teraz ten moment. Dobra, jesteśmy. Chyba. Poczekamy chwilę tutaj, żeby się okazało, czy pojawiamy się ludziom w okienkach. Czy wy macie swój profil na Facebooku? Nie mamy takiego oficjalnego. Znaczy, założyliśmy jakiś taki, którego nie prowadzimy, nic tam nie robimy. Okay. Także tak. Chcieliśmy coś zrobić, ale tylko założyliśmy. Wszystko przed nami. No. Dobrze. Jest Basia z nami. Cześć Basiu. Czyli widać nas i słychać. Jesteśmy tak całkiem dobrze. O dobra, na YouTubie widzę, że też wskoczyliśmy już. Widać i słychać. Dzięki Patrycja. Dobra, zbieramy się. O, jak szybko. Ja, ludzie chyba są, chyba jesteście stęsknieni, bo my tych pogadów już nie mieliśmy długo i tak ostatnio z przerwami, bo ciągle coś wyskakuje. Także bardzo się cieszę, że tu was widzę. Dobra, YouTube też tutaj widzę, że odpalił się. Dobra. Napiszcie, skąd tutaj przybywacie, ludzie drodzy. Źle słychać. Zobaczymy. Czy ktoś jeszcze nas źle słyszy? Dajcie znać, jak to tam wychodzi. Wy mnie słyszycie, Marta, Piotr? Tak, tak. Dobrze. Dobra. To dobrze. Zobaczymy, czy to gdzieś jeszcze u kogoś. Niech więcej nic nie pisze. Podobno jest 10 sekund opóźnienia, ale te 10 sekund, jak się jest na live, to jest większość. Jest okej, okay, Bogusia pisze. No Dominik, to jest okej. Okay. No dobra, no to chyba dobrze. Spyżyc, Paulina. Gdzie są Pyrzyce? Ja nie znam. Pyrzyce. Cześć, Paulina. Ile Paulin u nas? Oczywiście Śląsk i to Górne, oczywiście. Mm-hmm. Tam zalewa ich, a my tu rozmawialiśmy właśnie, że u nas jakieś ze 3 kropelki pokropiły. Tak się zbiera dalej, może coś u nas ruszy, a na Śląsku po prostu strasznie. Dobrze, zaczynamy. Ja powiem tylko, żeby nie było, że tu małżeńskie pogaduchy, a ja tu sama jedna. To mój mąż dołączy, ale walczy na froncie rodzicielskim, że mi usypia nasze dzieci. Może się jedno już się udało, ale jedno. Pyrzyce koło Szczecina, zachodniopomorskie. Zielona Góra Lubuskie. Ile nas tu? Także my będziemy ludźmi pełnymi życia we dwoje. Natomiast póki co witam bardzo, bardzo serdecznie naszych gości wyjątkowych, Martę i Piotra Jakubczyków. Dobrze. Przedstawcie się nam, powiedzcie, kim wy jesteście, skąd jesteście. Dobry wieczór wszystkim. W letni ciepły, wiesz, przynajmniej u nas jest bardzo parno. Bardzo parno. Duszno. Tak naprawdę to się pocimy cały czas. Jesteśmy z Lublina, tak? Dobrze nas słychać? Nie ma jakiegoś opóźnienia? Ja słyszę dobrze. Staku pisze, że jest też z nami, słucha na słuchawkach pewnie, lulając dzieci, napisał, że tu stacji. A to ma być chyba, że tu Stachu. Także chyba jest dobrze, nikt nic nie pisze. No, kochani, to zaczęłaś mówić. Nie? To jesteśmy małżeństwem z Lublina, jesteśmy małżeństwem rzeczywiście, które zajmuje się tą samą profesją, czyli i ja, i Piotr jesteśmy psychoterapeutami, więc na co dzień pracujemy w gabinecie. Mamy dwoje dzieci. Tak. 4-latkę i niespełna 2-latkę. Mhm. Mhm. Z którymi mamy różne momenty, ale już dzisiaj śpią. Tak. Póki co śpią. Tak, no, może się nawet Władzio zawoła. Ale mam nadzieję, że nie. Jakby zawoła, to pewnie Marta pójdzie, bo jak ja pójdę, to wróciłbym z Władkiem. No. No, chodzi, że się spadza na tatusia, to noc jest nadal jeszcze mamusia. No, już mniej tej fazy. Z powrotem na mamusia. No. A ile jesteście po ślubie? 5 lat. 5 lat. Mhm. Tak, 5 lat. To już coś możecie powiedzieć. Dłużej, bo
No, od 2011 12. No tak, końca 11. Ja liczę od 12 stycznia. Tak. To wy się poznaliście, gdy my braliśmy ślub w takim razie. Aha. Starzy jesteśmy. A wy w 2011 braliście ślub? 2011. Tak, Wyszka ma 20 lat. Dziecko ma ile? Jeszcze raz? Wasze najstarsze dziecko ile ma lat? 8,5. Ale potem mamy niespełna 4 i niespełna 3. Także już mamy różne momenty, wiecie? No. To jest tak, ostro. Paulina się pyta, ile macie lat, Jakubczykowie? A? I tu natrafiamy na schody. Nie, pół żartem, pół serio, bo... Ja jestem starsza, ale... więc ja jestem po 30. Ja też jestem po 30, ale jestem młodszy. Nie, bo to jest rzeczywiście taki trochę nasz... Taki nasz trochę, nie wiem jak to nazwać, konflikt czy pytanie, na ile się tu tak do końca odsłaniać, no bo jesteśmy tymi terapeutami, w ogóle mamy taki, z jednej strony chcemy być w tym internecie, a z drugiej strony to jest trochę taki konflikt dla nas, no bo jakby to powiedzieć, żeby nie tutaj nie namieszać za bardzo. No, że jednak ten zawód psychoterapeuty jest takim zawodem, gdzie jak się pracuje z kimś w gabinecie, to bardzo istotne jest, żeby nie być kimś tak bardzo wyrazistym, żeby raczej być tłem dla tej osoby, z którą się pracuje. Więc jak jesteśmy jacyś konkretni, już tak bardzo znani, to nie zawsze musi służyć, aczkolwiek też nie jesteśmy osobami, które po prostu bardzo tak dbają o to, żeby być totalnie jakby taką przezroczystą kartą. Zawsze się, mam wrażenie, broniliśmy tym autentyzmem i mam nadzieję, że to tak dalej będzie działało. Ale na pewno mamy też tak, że no jakby nie będziemy tutaj, że tak powiem, wylewać wszystkiego. Chcę powiedzieć, że bardzo sprytnie wybrnęliście z tego pytania. Ja chciałem od razu taki terapeutyczny nawyk tutaj zastosować i zapytać, a dlaczego to pytanie? Dlaczego to istotne? Dlaczego to istotne? Z jakiego powodu? Nie, tym razem Kozetka jest w naszej przestrzeni. Pytania do Was. Jak najbardziej zapraszamy, jeżeli macie pytania. Ja oczywiście jestem bardzo ciekawa, ale jak najbardziej myślę, że no nie muszę tego Wam mówić, ale bądźcie wolni w tym, że jeżeli jakieś pytanie będzie zbyt głęboko gdzieś tam schodzić, to szanujemy Wasze granice. Natomiast ja bym chciała wiedzieć takie zwykłe raczej rzeczy, no bo nawet do tego spotkania naszego napisałam, że skoro wy macie taką no, dużą wiedzę o budowaniu relacji i o rozwoju emocjonalnym i psychicznym człowieka, więc kompetencje miękkie bardzo macie rozwinięte i ucho duże do słuchania, to czy wy się w ogóle kłócicie? Tak, to bardzo dużo się kłócimy. Nie, w ogóle to... Wydaje mi się, że takie nasze odkrycie, że złość to jest coś, co nas bardzo niesie. My potrafimy mieć takie fale konkretnych między sobą wymian zdań. Znaczy, jestem ostrożny w tym wyrażeniu, ale tak, to są bardzo konkretne kłótnie. Gdyby ktoś z boku się temu przysłuchiwał, to może nieraz, nie wiem, czasami się zastanawiam, co nasi sąsiedzi myślą. To są po konkretne wymiany zdań, żeby nie powiedzieć kłótnie. Takie właśnie normalne kłótnie, tak, dochodziliśmy do tego rzeczywiście, bo tak jak, ale to co nam udało jeszcze przed ślubem zrobić. Nam się w ogóle, myślę, dużo przed ślubem udało zrobić. Zrobiliśmy sobie fajne fundamenty, przez co nie mieliśmy takiego przeskoku po ślubie, jakiegoś takiego zdziwienia i szoku i z jakiegoś rozczarowania sobą.
Przed ślubem już był taki moment, w którym to szczególnie... Przed ślubem się rozczarowaliśmy sobą już na tyle. Tak. Trudno było się, no, zawsze może być coś więcej, ale... Najgorsze kamienie poszły przed ślubem. Ale do końca kłótni. Ja, to chyba ja szczególnie miałam problem z tym, że ja dużo rozumiałam ciebie, prawda? I pamiętam, że z tego było dużo jakichś takich problemów, że ja tak próbuję się wczuć w ciebie, i, a ty się we mnie tak nie wczuwasz. I dopiero jak zrozumiałam, że jakby no to jest inna płaszczyzna i jak ja, jeżeli ja się nie będę na ostro kłócić też i nie rozumieć jego, a bardziej rozumieć siebie i swój punkt widzenia i jakby wychodzić z tym, to będzie zdrowsze. I rzeczywiście od tej pory było dużo, dużo lepiej. Jak ja puściłam ten taki motyw wchodzenia, może takiego terapeutycznego, takiego rozumienia, że dobra, okej, okay, widzę ten punkt widzenia, dobra, to może ja odpuszczę coś w tym stylu, prawda? Jakby ustawiłam jakoś siebie na równi w tym, że okej, okay, ty masz tak, ale ja mogę mieć inaczej, też mogę być w tym zawzięta, to jest zdrowsze. Znaczy w ogóle mamy takie poczucie, że złość dodaje nam dużo energii i dynamizuje bardzo. Znaczy, nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli takimi platfusami. To znaczy, nie mają co mam na myśli, mówiąc tak potocznie, czy, znaczy osobami, które jakoś nie posługują się złością w życiu. No to pewnie to taka wiedza podstawowa, nie? No ale o złości się mówi jako o podstawowej, tak samo istotnej emocji czy uczuciu, jak każdy inny, bez którego to trudno sobie wyobrazić. Więc tak, kłócimy się na ostro. Ale i chyba oboje jakby szanujemy złość, że jest cenna, więc się jakby nie obrażamy siebie na siebie za to, gdy nas poniesie. I na przykład użyjemy jakichś takich słów, które nawet mogą być jakoś raniące. Mamy podobnie to, że możemy się pościerać i potem się przeprosić. Bardzo ciekawy wątek z tym, że przestałaś jakby z taką empatią podchodzić do tego, co robi Piotr, a zaczęłaś się skupiać na sobie. Brzmi mało popularnie, w sensie takim, wiesz, bo wy jesteście też małżeństwem katolickim, jesteście wierzący, jesteście po ślubie kościelnym, no i przecież trzeba rozumieć tego męża, a nie tak o sobie tylko myśleć. Trzeba rozumieć męża, to jest najważniejsze. Jest i on. Tak. Mi się bardzo podobało. Ja przepraszam, że tak tutaj przerywam Państwu i w ogóle dobrze Was widzieć. Wszystkich. Przepraszam za lekkie spóźnienie, ale było jak było. Misja zakończona sukcesem. Tak jest. Już się zamieniamy w słuch. Dziękuję. Aha, i Pani była w tematu, tak? Tak, poprosimy. Mały przerwy. Jakby to rozumienie, a że przestałam rozumieć i jakby koncentrować się na sobie. Tak, bo bardzo dużo, ja miałam żalu, będę mówiła do ciebie, tak jak do ciebie zawsze mówię, czyli do Petera, że ja się tak mocno wczuwam, a on tak się nie umie mocno wczuwać, jak ja się wczuwam. Ja miałam o to pretensje. A jak przestałam się, jakby, jak zaczęłam się sama sobą opiekować w tym, że on się nie musi we mnie wczuwać, bo ja się w siebie wczuję. Ale ty się też nie musisz tak opiekować. Tak, w sensie. No bo ja oczekuję nieraz zrozumienia. No i tak chciałbym, żeby tak mnie Marta tak zaopiekowała. Żebym był w takim lonie zaopiekowanym. Oczywiście to źle robi i to źle generalnie będzie robić, znaczy w większości sytuacji. Czyli jeżeli to permanentnie będzie powtarzany taki rys, na przykład, nie wiem, że kobieta się będzie opiekować mężem i w tym nie będzie jakoś takiej równoległości, tylko no właśnie będzie taki rys, że to bardzo kobieta robi w stosunku do męża i to będzie takie nierówne, no to istnieje takie ryzyko stworzenia takiego czegoś, co się w terapii nazywa kolucja, takiego trochę takiego zależnościowego związku, nie? Ja się do ciebie przykleję, bo ty mnie potrafisz nieść, no to ty mnie nieś na swoje. Tak, opiekuj się mną, a ja sobie będę tak jak taka Kuba, nie? To jest ten grzyb, który tak pasożytuje. Tak.
Albo je miała. No, albo je miała, ja sobie będę tak z ciebie czerpał. Oczywiście, że ja bym tego bardzo momentami chciał, ale bardzo dobrze nam robi, jak Marta stawia jasno granice i tego i w to nie wchodzi i nie idzie za tym, w co ja tutaj chcę ją, że tak powiem, do czego zaprosić, czasem nieświadomie, czy pewnie najczęściej nieświadomie. I oczywiście nam to dobrze robi tak małżeńsko, bo no, nie wiem, ja chcę, żeby Marta się mną zaopiekowała, Marta zauważa, co ja wchodzę i mówi wyraźnie pas, czasem musi to zrobić bardzo dosadnie, no właśnie na tym tle na przykład się, nie wiem, zdarzy, że się pokłócimy. No ale potem ja rozumiem, o co chodzi tutaj i dlaczego Marta mi tego nie daje. Łapiemy się, gdzie jesteśmy. Tak, łapiemy się czasami później, czasami wcześniej, różnie to bywa. I to nie jest tak, że w takim razie ja go nigdy nie rozumiem, bo przez to, że właśnie w tych kłótniach ja sobie pozwalam na to, żeby być przy sobie bardziej, to mam, no szybko jest czysta atmosfera. Ja czuję, że się w ogóle nie nadderężyłam, więc mogę rozumieć mojego męża w sytuacji, kiedy wiem, że on na przykład potrzebuje więcej ruchu i trzy razy wieczorem gdzieś wyjedzie albo właśnie pojedzie i pływać w nocy nad jeziorem, prawda? I wtedy rozumiem to, że to jest jego potrzeba. I jakby nie mam z tym problemu, nie, ale dlatego, że czuję, że jakby ja przejęłam trochę tą zdolność opiekowania się też sobą. Widziałam to bardzo mocną różnicę. Mam nawet taki dzień w głowie, jak do mnie wreszcie to dotarło przed ślubem, jak mieliśmy tyle różnych kłótni. Ja nie rozumiałam, dlaczego ja jestem taka dobra dla niego, a on ciągle ma jakieś pretensje. I dopiero zrozumiałam, że on mi próbował, cały czas próbowałaś mi wytłumaczyć, że to, że ja jestem taka dobra, to... Ja sam tego do końca nie rozumiałem, ale coś mi w tym nie pasowało, w tym, że Marta jest taka dobra. Pamiętam, że z jednej strony tego oczekiwałem, a z drugiej strony coś mi nie pasowało. Teraz to rozumiem lepiej, no bo to... To właśnie, obciążało. Znaczy to obciążało w tym sensie, że ja nie byłem momentami facetem w tym związku, więc się czułem, no jak Marta by się mną permanentnie opiekowała, no to ja byłbym jakimś zaopiekowanym, nie wiem kim, ale pewnie po części dzieckiem, a nie facetem, no ja mam stać na własnych nogach, a nie oczekiwać od Marty, że Marta się mną zaopiekuje. Zresztą tak samo mogło być w drugą stronę. Tak, tak też oczywiście się zdarza. Tak, no więc to... To nie oznacza oczywiście, żebyśmy nie poszli w jakąś skrainę, że się sobą nawzajem nie opiekujemy, no bo chodzi o takie... Nie, jestem układ, silne role, wiadomo, państwo tutaj terapeuci, nie ma żadnych uczuć, emocji, bliskości, po co? Tak, realnie to siedzimy po dwóch stronach stołu i plecamy się. Opiekujemy się, ale nie w kłótniach. Tak, w kłótniach to już bardzo nie, po prostu wtedy każdy się jest przy sobie. Musimy trochę podgłosić, poczekajcie chwilę, bo... Dobra. Stacha słabo słychać. Tak, no. Stachu, nie wiem, czy ty siedzisz dalej od mikrofonu, czy ciszej mówisz? Ja mam tutaj, jestem wyższy, to może tak jakoś, nie wiem. A teraz lepiej, no. Teraz lepiej. Odbija się od ekranu komputera, który tutaj... Ja słuchałem, mimo że mi nie było, to słuchałem i no gratuluję, no chyba tak dobrze jest się rozczarować sobą przed ślubem jeszcze, nie? Niż po ślubie, bo przynajmniej człowiek świadomie wie, w co wchodzi wtedy, nie? Świadomie wchodzi, tak. No, już może nie rozczarować. Rozczarować się, jak się znać. No, ja się cały czas rozczarowuję. Wiecie, jak się ma takie mocne zakochanie, tak jak my mieliśmy, 3 miesiące po prostu dla mnie czegoś takiego, na co czekałam w życiu, nie spodziewałam się, że to tak będzie rzeczywiście wyglądało. Jak spadasz z takiego wysokiego konia, no to boli. I potem się trzeba do tego ślubu otrzepać z tej magii, że tak aż magicznie nie jest, ale może być dobrze, prawda? I pięknie, ale już nie aż tak kolorowo. Bo wtedy już nie latają motylki w brzuchu, tylko Duch Święty nad wami lata. To jest to lepsze wsparcie, nie? W tym wszystkim. Tak, a on nie ma różowych barw. Albo nie tylko. No. Miejmy nadzieję. Właśnie ja bym chciała też ten wątek pociągnąć, bo my też prowadzimy kursy dla narzeczonych i to jest w ogóle bardzo ciekawe. Myślę, że możemy coś tu dla siebie uszczknąć, żeby to dalej puszczać w świat. To rozczarowanie wcześniej właśnie, bo to jest słowo takie bardzo też znowu niepopularne. Rozczarowanie albo takie prawdziwe poznanie. No tak, ale to takie spadnięcie z konia, nie? Bo to często tego doświadczamy i teraz też nawet ostatnio rozmawiałam z dziewczyną, która jest parę miesięcy po ślubie, jeszcze nie minął rok,
i już jest bardzo źle, już nie mieszkają razem i jest duży kryzys i padły takie słowa, że nie wiadomo, czy tam jest co zbierać. Więc jak możecie podpowiedzieć też z waszego takiego pracowego podwórka, jak się przygotować do tego, bo to, że spadnięcie z konia nastąpi, jest pewne, prawda? Tylko nikt o tym nie myśli, bo każdy chce tak na tym góry cały czas na tym wierzchowcu pędzić. Ale właśnie jak to zrobić? Jak się przygotować może przed ślubem, albo nawet w trakcie ślubu, kiedy przyjdzie ten moment, że czy można że, no, że róż blednie. Mogę zacząć? Możesz. Bo ja od razu taką myśl. Wydaje mi się, że to jest trochę pytanie o kontakt właśnie ze swoimi emocjami i ze swoimi uczuciami w ogóle, bo jakby, że to niekoniecznie musi być związane z relacją małżeńską, tylko w ogóle z kontaktem z samym sobą, znaczy na ile ja potrafię no właśnie się złościć, bo istnieje takie ryzyko i myślę, że w ogóle to jest trochę ryzyko, które może bardziej dotyczyć w ogóle nas, chrześcijan czy katolików, czy takie ryzyko, że możemy sobie ubierać naszą wiarę właśnie w takie ciepłe, wyłącznie ciepłe, czy z większą tendencją na ciepłe barwy, nie? W kontekście uczuć, nie? Że tak dobrze to jest, jak jesteśmy w stosunku do siebie mili. Dobrze to jesteśmy, dobrze to nawzajem do siebie jesteśmy, jak się nad sobą nawzajem litujemy. Dobrzy to jesteśmy nawzajem w stosunku do siebie, jak jesteśmy no, sympatyczni, no nie? Wszystko, ciągle sobie wybaczamy. No, albo ciągle sobie na przykład wybaczamy. Nie? To jest, okej, okay. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest złe, ale mówimy o proporcjach i że ważne są proporcje, znaczy, żeby nie było tylko tego, bo istnieje takie bardzo duże, ja pamiętam właśnie takie nasze doświadczenie z naszego kursu przedmałżeńskiego, to, co mnie denerwowało na naszym kursie przedmałżeńskim, mocno mnie to złościło, to to, że było dużo o takiej trochę świetlanych wizjach, trochę o takim wzajemnym właśnie zachwycie sobą, bardzo mało było o trudnych wątkach, bardzo mało, o jakiejś seksualności, która jest często w naszych domach tematem tabu, o czym tam jeszcze, bardzo mało, o złości, za chwilę już było jakieś rozumienie, jak był jakiś trudny temat, albo taki klimat napięcia się tworzył, jak wchodziło coś trudnego tutaj, to nie, to nie na to miejsce. To już sobie sami teraz. Tak, no. I ja myślę tak, jeżeli ktoś ma, tylko na koniec, wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma w miarę dobry kontakt ze sobą i ze swoimi uczuciami i potrafi w miarę dobrze wyrażać różne uczucia, czyli nie tylko ciepłe, miłe, sympatyczne, ale też na przykład złość, frustrację, na przykład czasem się przyznać do tego, że nie ma ochoty wybaczyć dziś, teraz, no nie wiem, co cokolwiek innego, no to jest szansa na to, żeby się właśnie też rozczarowywać sobą i się w związku z tym przekonywać, czy ja w większym stopniu mieć jakby kontakt, trochę się poplątałem, ale w większym stopniu się przekonać, czy ja z tą osobą chcę być, czy nie chcę być. No? Jakby to wyobrażam sobie, że małżeństwo bez zdolności wybaczania no nie przetrwa, ale jakby to, co jest istotne, to to, że proces wybaczania jest właśnie procesem. A my mam wrażenie, że często jesteśmy uczeni uproszczonego kierunku, czyli jakby chcę wybaczyć, to znaczy, że wybaczyłem. Okej, skupiam się w tej pozycji, że ja wybaczam, ale często jakby nie badam w sobie, że tak naprawdę we mnie się gotuje. Ja jestem przy wybaczeniu niby, ale we mnie się gotuje. Jeżeli się we mnie gotuje, to dobrze byłoby zrobić 3 kroki do tyłu i przyznać się, że nie mogę teraz wybaczyć, że są różne rzeczy, które mam żal, które muszę mieć, to może przegadać, a może muszę ci wykrzyczeć, a może muszę właśnie iść do specjalisty sobie z czymś poradzić, bo to mi coś wywala, na przykład tego z wcześniejszych relacji, na przykład z domu czy coś w tym stylu, prawda? To są bardzo jakieś takie istotne rzeczy. Widzieć, co jest do pary, a co jest moim jakimś starym bagażem? Jak mamy te bagaże niepoukładkowane, no to trudno jest tworzyć coś tutaj z czystą kartą tak naprawdę.
No to wszystko wyjdzie, nie? Te rzeczy wychodzą, czy chcemy tego, czy nie chcemy, to nie przepracowane. A teraz jakby im bardziej jestem mamą, to uświadamiam sobie, że tak naprawdę pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo możemy siebie poznać do poziomu bycia rodzicem. Ale ile rzeczy wychodzi, jak stajemy się rodzicami? Do momentu, zanim stajemy się rodzicami. Tak, tak. Że jakby w parze można pewne rzeczy przerobić, ale jeszcze inne rzeczy wychodzą, jak stajemy się rodzicami, bo nam się odpalają różne inne rzeczy właśnie znowu z domu i z tego wchodzi się w rolę rodzica. I to już no właśnie, to znowu wymaga dużo takiej świadomości tego, że to jest inny etap, że się zmienia i w parze się zmienia i że czasami tej bliskości będzie mniej, bo przechodzimy gdzieś tam w te role, które nas czasami przerastają. Albo coś nas przytłacza, prawda? I to, no to trzeba właśnie jakby ciągle jakby jakoś móc, my jakby to dla mnie jest nasz zasób z Peterem, że my możemy sobie dużo o tym rozmawiać, że mamy dużą taką otwartość, że tu mnie przerasta, tu mi coś tam wyskoczyło, a ja dzisiaj nie dam rady, a dzisiaj nie mam siły, prawda? A dzisiaj to po prostu nie chcę i koniec. W różnych kwestiach, to często bycie rodzicem nas jakoś rzeczywiście obciąża bardzo mocno. Bardzo mocno. I odpalają się schematy, od których zawsze chcieliśmy uciekać z naszych domów. Dokładnie tak. Nigdy tacy nie będziemy, a nagle się okazuje, że to wzięło wszystko. Jestem jak mój tata, jak moja mama. Też oczywiście w dobrych aspektach, nie, żeby to nie demonizować. Tak. Ale są te rzeczy, nie? Są. I to wraca. I jak sobie wtedy z tym radzić, nie? Ale niepopularne hasła rzucacie, że bycie rodzicem obciąża, a przecież to jest takie wspaniałe i takie wyjątkowe i różowe. Ja mam przybijam, to ja... Tak, nie, my w ogóle jesteśmy zwolennikami mówić o tej ciemnej stronie, pewnie znów nasze skrzywienie zawodowe, ale bynajmniej nie wiem, czy nam widzowie uwierzą, czy wy nam uwierzycie, ale generalnie uważamy siebie za bardzo szczęśliwe małżeństwo. Ale właśnie dlatego, że mamy sobie dużo otwartości na nasze ciemne strony. I u nas w domu rozmawiamy tylko właśnie sympatycznie i miło, no nie? Ale rozmawiamy również sympatycznie. Ale za to właśnie staramy się, jakby chyba bardzo się staramy, żeby było dużo tych miłych momentów. Celebrowania życia się tego bardzo od mojego męża uczę. I myślę, że nasze dzieciaki to mają już tak jakby bardzo zakorzenione, chociaż są jeszcze małe, takie celebrowanie, hasło, chodź, idziemy się pokokosić na łóżku, prawda? Że my jakby my dużo ze sobą naprawdę jesteśmy. Dużo spędzamy ze sobą czasu, wręcz teraz się łapiemy trochę na tym, że może aż za dużo w takim sensie, że my pewnych rzeczy nie robimy w ogóle, no bo tak dużo ze sobą jesteśmy. Więc jakby uczymy teraz dzieciaki, żeby się trochę sobą zajmowały, że wchodzą w taki moment, że już zaczynają ze sobą coś tam robić, więc dziś się robi przestrzeń, ale tak do tej pory to było naprawdę strasznie dużo ze sobą spędzaliśmy czasu. Więc kładziemy w życiu nacisk duży na te przyjemne rzeczy, na to bycie. Największe, nie? Ale mówimy o tym, co trudne, dlatego że widzimy to i w relacjach z naszymi znajomymi, z przyjaciółmi, ale też i w gabinecie, że nie mówiąc o tym, właśnie wysypujemy się gdzieś. No bo to nie pominiemy tego, nie? To jest ważna część naszego życia. No i też te pogaduchy powstały, żeby pokazywać nie tylko oczywiście szczęśliwe małżeństwa, chociaż to jest szczęśliwe małżeństwo mimo roku. Główne założenie, ale też żeby mówić o tym i nie bać się tego, że to nie jest wcale łatwa droga, że to nie jest bajka, która kończy się ślubem i już potem jest bajecznie przez całe życie, nie? Ja tak naprawdę... Bajki kończą się na ślubie i nie pokazują, co jest dalej, nie? Właśnie dlatego się skończą bajki, bo potem przychodzi życie. Tak. Gdyby ktoś mówił tak bardzo mocno poważnie, że tak naprawdę jeżeli chce się mieć żywe i myślę, żywą i fajną relację z swoim mężem, to, że to jest największe wyzwanie życiowe, ciągła praca nad tym, to nie wiem, ile osób by tak świadomie w to wchodziło. Rzeczywiście, bo tak sobie myślę, żeby mieć żywą i fajną relację z tym współmałżonkiem, to ciągle trzeba nad tym pracować. Jakby obserwować siebie, ale dbać o to spędzenie czasu, o patrzenie, co się u kogo dzieje, no nie odpuszczać sobie.
To jest, myślę, że to jest ta pułapka, my w nią wpadliśmy oczywiście, dwa razy chyba. Wyczyniasy, wszystkie błędy podwójnie musimy przenieść, żeby uświadomić, co jeszcze jest to, nie? Chodzi o to, że właśnie taka pułapka bycia razem, ale jako nie para, jako relacja, tylko jako współlokatorzy. Wszystko gra, chata ogarnięta, dzieci ogarnięte, my ze sobą rozmawiamy, ale nic nie wiemy o sobie. Nie ma relacji. Nie ma. Nie? Bo spędzamy czas wszędzie wokół. Bo organizujecie, co nie? Organizujemy. Dobrze. I złapaliśmy się na tym po urodzeniu pierwszej córki, po pół roku mniej więcej, kiedy stwierdziliśmy, że w ogóle... Kto ty jesteś? Z kim ja mieszkam w ogóle? Kto tam przyszedł tutaj? Czemu mi przeszkadza wychowywanie mojej córki? No i potem jak się nam urodziły dzieci rok po roku, nie? To tak po pierwszym miesiącu, ale drugi szybko, wiecie, dużo się działo, szybko się działo i nagle się zorientowaliśmy, nagle po dwóch latach zorientowaliśmy się, że nie mamy ze sobą kontaktu. I mamy trójkę dzieci nagle. Ale chcę tutaj jakoś mocno powiedzieć, że... Czasem rzeczywiście tak jest, że się tego nie da ogarnąć i taka duża zgoda na to, że będzie taki moment w życiu, że będziemy trochę bardziej oddaleni, bo będziemy skupieni na przykład na tym właśnie, żeby ogarnąć te dzieci i zgoda na to, że to się wydarza, to też wprowadza jakiś taki luz, że jesteśmy trochę od siebie oddaleni, prawda? Bo inaczej, jakbyśmy chcieli ciągle zabiegać o to, żebyśmy byli w centrum siebie, no to nie ogarniemy tych dzieci. No. Jakby ja na przykład w sobie to jakby mocno tak jakoś przeżywałam, nawet też przemodlałam, że kurczę, no nie jest tak, jakbym chciała. Ale potem sobie tak pomyślałam, że to jest etap, to jest moment. Okej, zgodzę się, że nie jest tak blisko. Nie muszę być w tym ciągłym napięciu, że muszę coś zrobić, żebyśmy się zbliżyli znowu, prawda? Teraz. Tak, że teraz. Pozwolenie sobie, że jest taki moment, w jakiś okres, nie udaje się to, bo tak nas różne rzeczy przytłaczają na przykład. To jest to. Tak, tylko że jeżeli ty jesteś tego świadoma, to jest świetnie. Jeżeli porozmawiacie o tym i wspólnie do tego dojdziecie, to jest jeszcze lepiej. I wtedy to ma sens, bo jeżeli ja sobie to uświadomię, a ona o niczym nie wie. No oczywiście. To jest lipa straszna, nie? No, przerwa na reklamę. Bo tutaj Agnieszka nam napisała, że super się tego słucha, więc ja w ogóle witam wszystkich, którzy mówią nam, że nas oglądają i że super robimy paduchy, ale się nie ujawniają. Więc macie ku temu niezwykłą okazję, bo jesteśmy na pogaduchach, możecie dać nam 35 serduszek na minutę i udostępnić tego live'a gdzieś w swoich przestrzeniach, bo tutaj myślę, że bardzo ważne rzeczy padają. Tak mam takie, zaczynam mieć poczucie, że to będzie jeden z ważniejszych tutaj naszych... Piękni prelegenci, świeżi, doświadczeni. Minuty, a mam wrażenie, jakbyśmy się znali przynajmniej 30 lat. No po tej świeżości, nie? To jest piąta koszulka dzisiaj. Jeszcze tego, ja dzisiaj wjechałem babce w tyłek, rozwaliłem nasze auto, po czym po pół godzinie mówię do babki, że no, mam firmę kurierską i zajmujemy się tym i tym, nie? I zostanie naszą klientką. I co to znaczy być człowiekiem pełnym życia właśnie, nie? Także to chyba to... Zostanie waszą klientką? No ofertę, chciała ofertę. No, ofertę na maila oczywiście i tak dalej. To szacun za elastyczność, to naprawdę to jest duża umiejętność. Ja potem mówię... Bardzo mocno swoje. Tak, z taką szybko złapię sprawę z emocjami. Tak, nie ma czasu, nie wiem, trzeba od razu. Szkoda, że... Także wy się tutaj nie przyjmujcie, słuchajcie nas dalej, ale drugim palcem udostępniajcie w różnych miejscach, bo to myślę, że ważne, znaczy właśnie pogaduchy też, teraz już jesteśmy tak w trakcie, to też powiem, bo już jest sporo osób z nami, że pogaduchy powstały właśnie dlatego, że my coraz więcej wokoło zaczęliśmy słyszeć, że no kłócimy się, to nie, pomyliliśmy się, nie? Jakby my też się kłócimy, ale nie uważam, że się pomyliliśmy, nie? Już nie. Jakby to jest normalne, że my, że, no nie wiem, z rodzeństwem się kłócimy, a wyszliśmy z jednego domu, więc jakoś nikt nie myśli sobie, że chce zmieniać nazwisko i po prostu odcinać się od rodziny, bo się pokłócił z siostrą czy z bratem, czy z rodzicami.
tylko kłócimy się, dogadujemy i jest, i lecimy dalej, nie? Jest to normalna kolej życia. Nie? A w małżeństwie to jakoś tak się okazuje, że to nagle jest wielka pomyłka i trzeba się rozstać, więc żeby zmienić ten klimat i odwrócić to i pokazać, że można się kłócić, można mieć kryzys. Mieliśmy tutaj Magdę i Artura, którzy opowiadali, że już był taki kryzys, że walizki już stały pod drzwiami, a mimo tego są super małżeństwem i ja bym nie znałam ich w tamtym czasie, w życiu bym nie pomyślała, że oni w ogóle mogą mieć jakikolwiek kryzys. Artur, gdzie? Magda może dalej, nie, żartuję. Pozdrawiamy ich bardzo. Jeżeli idę biegać z Artura, więc może... Mi się nie narażaj. No, nie ma co. To były wasze ostatnie pogaduchy, te ostatnie. Zobaczymy, ale żeby nie było, to wracamy do meritum. I ja mam, Piotr, pytanie do ciebie, bo mnie zaintrygowało to, bo ja sobie tu, wiecie, notatki robię. Tak w ogóle, to nie, jeszcze muszę coś dodać, bo my z Martą już miałyśmy live'a też ze sobą nawet i Marta była naszą prelegentką na Dniu Kobiet. Miałyśmy się zobaczyć na żywo w Gdańsku, nie udało się w marcu. Już jeszcze nie znamy. Więc jeszcze się nie znamy nadal. Ale treści, które Marta daje, my się z Martą znamy z pogłębiarki, w ogóle też polecamy bardzo. Tam też można nagrania takie całkiem świeże o właśnie powrotach z dystansu znaleźć, też bardzo polecam. Więc już wiedziałam, że jak będzie Marta, to miałam kartkę i długopis, a jeszcze tu mi Piotr dodatkowe cegiełki dokłada, więc wracam. I pytanie mam do ciebie, bo to mnie zaintrygowało. Jak powiedziałeś, że Marta starała się tak tobą opiekować, ale że ty nie chciałeś wejść w tą rolę. I teraz myślę, że duże znaczenie ma tu twoja wiedza psychologiczna też, ale ja bym chciała tak do facetów, żebyś tak powiedział, co zrobić właśnie, żeby się nie dać, bo to jest kuszące, nie? Że ktoś się tobą chce zająć, więc ty możesz sobie usiąść i się dać sobą zająć, nie? Tylko, że po jakimś czasie ja nie mam nic przeciwko. To wywali. Więc teraz przemów do mojego męża, chociaż to tak wiecie. To byś się mógł zająć w końcu też, ja nie powiem. Jakby właśnie jak to tak z męskiego punktu widzenia, żeby tak nie dać się wsadzić w te pantofelki, tylko po prostu być mężczyzną. Znaczy ja sobie wyobraziłem, że chcę mieć żonę, czy chcę być z kobietą, która będzie mnie jakoś fascynować i którą to mnie będzie jakoś pociągać. No i ja chyba tego jeszcze wtedy nie rozumiałem, jakby tak psychologicznie nawet, ale no trudno jest sobie wyobrazić, że nie, moja mama będzie mnie, znaczy zakładając, że Marta byłaby trochę taką, no, że będzie mnie jakoś fascynować na przykład no, seksualnie. Nie? No, a ja chciałem kobiety, a nie matki. Znaczy taka gdzieś była chyba pod spodem moja głęboka intuicja. Ja teraz to tak trochę tłumaczę. My się zakochaliśmy w tańcu. No, tak, no właśnie. Wyszliśmy od takiej chemii. Od chemii takiej naprawdę dużej. Bo myśmy się tam dużo wytańczyli razem, było dużo zbliżeń. No i nagle się okazuje, nie, że jak ja jestem taką ofiarą losu, a Marta mnie tutaj ciągnie za sobą, no to tej chemii jest coraz mniej. Chyba o to chodziło, tak mi się wydaje, że to mi gdzieś nie pasowało. Znaczy była we mnie taka część, która chciała być tą ofiarą losu i potrzebowała, żeby się Marta mną zaopiekowała. Ale gdzieś była we mnie druga część, która cierpiała z tego powodu, że nie mam obok siebie kobiety, która mnie fascynowała, tylko mam obok siebie no, kogoś, kto no, z kim się nie czuję jak z kobietą. Po prostu, no nie wiem nawet jak to nazwać, czy z mamą trochę, czy z opiekunką, zwał jak zwał. Więc znaczy, myślę, że to doświadczenie może pokazać bardzo szybko, że jak ja wejdę w taką rolę, mogę sobie nawet pozwolić, żeby tego doświadczyć, wejdę w taką rolę, to zaraz się może okazać, że na przykład, no nie wiem, myślę, że na przykład na poziomie seksualności to może zacząć coś szwankować.
To są czasami, czasami do gabinetu, jak przychodzą do nas pary, no to właśnie się, to naszym zadaniem jest trochę pomóc im rozpoznać, w jakich oni, posłużę się tym słowem, które ty, Stach, użyłeś, w schematach jakoś funkcjonują. Bardzo często się okazuje, że właśnie funkcjonują w takim schemacie. Czasami to facet ciągnie kobietę, albo na odwrót, kobieta ciągnie facet, a chyba ten drugi schemat jest częstszy, chociaż nie wiem, ale chyba tak. No i w takim schemacie nie będzie, znaczy będzie na pewno dużo mniej miejsca na to, żeby prowadzić na przykład zadowalające życie seksualne, a seksualność w małżeństwie będzie jednym z podstawowych wymiarów, to pokazują wszystkie badania dotyczące satysfakcji życia w parze, że seksualność będzie jednym z podstawowych i najważniejszych wymiarów szczęśliwego życia, satysfakcjonującego życia w małżeństwie. I kiedy ja mówię seksualność, to nie mam na myśli tylko seksu, ale mam na myśli wszystko to, co się na seksualność składa, czyli namiętność, nie wiem, bliskość, fizyczność, nie wiem, na co byś jeszcze dodała. No jakaś taka dotykczułość. Dotykczułość, no to jest, wszystko się składa na seksualność. No to ja się, okej, mogę przytulić, nie, do mamy, ale to nie jest to samo, jak się przytulam do mojej żony, nie? I wolę, żeby tak zostało. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie, bo tak, bo ty chyba mnie zapytałaś o receptę, co ma facet zrobić, żeby tego nie zrobić, no nie? Czyli żeby nie wejść w taki schemat. No, ja musiałem tego trochę doświadczyć, żeby zobaczyć, że to nie jest wcale fajne. Ale oczywiście ja to w to nadal wchodzę momentami. To też ma związek jakby z moim życiem wcześniejszym, jakby wcześniejszym, ale przeszłym. Ale żeby tak nie wyszło, że to jest tak jednostronne, bo są różne obszary, w których jedno jakby bardziej przyjmuje inicjatywę. Na przykład w kwestiach takich organizacyjnych, finansowych i tak dalej, to Peter jest jakby tutaj głównym dowodzącym, prawda? Można było powiedzieć z tej perspektywy, no to ja jestem bardziej takim dzieckiem do zaopiekowania, prawda? On tutaj trzyma. Bardziej chodzi co o to, co się może wydarzać, ale chodzi o to, o proporcje, że czasem sobie... Na szczęście Marta już teraz ma też własną działalność i też musi rozliczyć papiery i tylko jeszcze, cholera, ja płacę tylko za rachunki w domu. Ja chciałam, że cię mówiłem, ja mogę być utrzymany. Bo ja byłam przekonana, że Stachu, powiedz jeszcze raz, bo mam coś jakoś tak... Ja całe życie mówiłem, że mogę być utrzymankiem mojej żony i nie mam z tym żadnego problemu. Gorzej jak ona była. Ja, to zawsze... Nie, dobra recepta na rozwód. No, bo los płata zawsze nam figę, bo początek naszej relacji był taki trochę, że to bardziej ja tutaj wysuwałam się na prowadzenie. Zarabiała trzy razy więcej ode mnie, mi to w ogóle nie przeszkadzało. A potem szastras... Nie czułem się mniej męski przez to, absolutnie. Szastras i ja zero przez lata. Że to się zmienia, nie? Że jakby to odnieść do tego, co mówiliście o tej opiece może, albo po prostu może to, nazwać to partnerstwo, nie? Jak jest lepszy okres, gorszy, ale jesteśmy razem i teraz nieważne jest to, kto, co, ile, tylko ważne, ile my razem, nie? Tego wszystkiego. Jest ta wymienność ról, prawda? No. I tu też chyba wchodzi właśnie ta kwestia różnic, nie? Bo zobaczcie, tak sobie myślę teraz, że często padają takie słowa, my kompletnie do siebie nie pasujemy, jesteśmy zupełnie różni. I jak ja słyszę coś takiego, to sobie myślę, jaki wielki potencjał jest w tym, że jesteśmy różni. Bo Piotr ogarnia, swoją drogą trochę już spalone, ale wiecie, jak się nazywa restauracja prowadzona przez Francuza? Spalone. Pier ogarnia. Pierogarnia. To taka na boku, ale Piotr ogarnia rachunki i coś, sprawy organizacyjne, ty ogarniasz dzieci, kuchnię i coś tam i to jest uzupełnienie, to wam daje wyższą jakość, jesteście na wyższym levelu, nie? Tak, że jest na to zgoda, no nie? Że jesteśmy jakoś umówieni, że jesteśmy na to umówieni, no nie? No bo na przykład, no, u nas do mnie na pewno nie występuje, zresztą po obrazkach u was też widać taki, nie wiem, jak to nazwać, no, może taki
klasyczny, kulturowy, jakiś taki wizerunek jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat, nie, gdzie kobieta ogarnia jakby dzieci i wszystko, co w domu, a facet jakby ogarnia wszystko finanse. Inne, byle nie dzieci i to, co w domu. Czy na przykład finanse, no nie? No, u nas w domu nie ma na to zgody, no nie? W sensie, żeby to tak wyglądało, tylko... Ja za bardzo lubię swoją pracę, żeby się pozbawić tej części. No, Marta pracuje też popołudniami, więc ja zostaję z dzieciakami. Wkurzam się czasem, bo też mam takie wrażenie, że... Znaczy nie, że się wkurzam na Martę, tylko może się bardziej denerwuję na to, że się czuję ja taki nieprzygotowany też do tej roli, no bo zupełnie coś innego dostaję z domu. Ja mam takie trochę poczucie, czasem mówię, że od nas facetów dziś się oczekuje bardzo dużo i słusznie, ale to jest też trudne dla nas. W sensie takim, że wydaje mi się, że my jesteśmy pierwszym takim pokoleniem, które wychodzi do nowego i robi naprawdę dużo czegoś innego. Zresztą myślę, że kobiety też na swój sposób, na swoim polu, tak trochę uciekłem od tego pytania, sorry, ale wydaje mi się, że to jest też takie trochę... No, trudne. Nie wiem, ja na przykład odkrywam to, no, mój tata, no bo tak się trochę odkryje, nie, no, na pewno mniej z nami spędzał czasu w domu, bardziej mama ogarniała dzieci, dom i chałupę. I ja mam takie poczucie, że ja się muszę uczyć spędzać takiego bycia z dziećmi. Jakiegoś dłuższego. Tak, jestem jakby bardzo relacyjnym człowiekiem i bardzo sobie cenię i lubię, ale jak sam zostaję z dziećmi w domu, to jest dla mnie trudne. No, wymagające to jest dla mnie, żeby to... Dlatego się wkurzam, że bardziej nawet nie na Martę, chociaż czasem może też, ale wkurzam się na siebie, że jakoś nie potrafię tak. A chciałbym na przykład od razu. Bardzo dobrą kwestię poruszyłeś, nie? Że od nas facetów wymaga się bardzo dużo i bardzo duży, myślę, nacisk ostatnio społeczeństwa czy świata jest na to, że facet to kiedyś nie musiał nic, a teraz musi wszystko. Nie? I ja myślę, tylko mało się wymaga od faceta, żeby był męski, a bardziej, żeby wchodził w rolę kobiet. Nie? I tutaj jest bardzo cienka granica w tym wszystkim, żeby pozostać sobą, właśnie tym mężczyzną, które pokochały nasze żony, nie? A z drugiej strony być właśnie facetem, który robi, odciąża żonę, może nie odciąża, ale powinien robić to wszystko, co robiła kobieta, bo ona teraz powinna robić to wszystko, co robił facet. Oczywiście myślę też w aspektach pozytywnych, bo to wszystko jest sfera, tak jak mówiliście, dogadania się, ale ja też czuję taki gdzieś tam z tyłu głowy, że ja powinienem więcej, ja powinienem lepiej, ja powinienem umieć. No, na swój sposób to ja myślę, że trochę... A sam nie wiem do końca, jak to skomentować, ale tak sobie myślę, chyba wszystko zależy od tego, jak się dogadamy między sobą. No i żeby uważać właśnie na to, żeby ktoś się nie czuł ofiarą w związku, czy w jedną, czy w drugą stronę. To jest jakby, myślę, jedną z istot sprawy, no nie? To znaczy, że jest takie zagrożenie, że jeżeli Marta się będzie czuła ofiarą w związku, to od razu będzie nam utrudniać bycie blisko, a jeśli ja się będę czuł ofiarą w związku, tak. No ale a propos no, tych wyzwań pokoleniowych, to myślę, że tak, no po prostu jesteśmy pierwszym pokoleniem, które facetów... Zaangażowanych. Ale mnie się wydaje, że to jest dobry trend, no nie? Tylko nie wszystko naraz, no nie? Że też trzeba jakby mieć rozumienie dla siebie nawzajem, dla siebie samych, że nie zrobimy wszystkiego od razu, no nie nauczymy się jeździć na rowerze prawdopodobnie za pierwszym razem, jak na niego wsiądziemy, no nie? I żeby też fajnie było, żebyśmy społecznie mieli taką zgodę na to, no nie? Że równouprawnienie równouprawnieniem, widzimy w tym potencjał, znaczy w znaczeniu, wiecie, jakby tego, żeby nie było tak, że kobieta ogarnia wymienności ról, czyli kobieta ogarnia jakby wszystko w domu, no nie? No bo wszyscy czujemy, że to coś tu jest nie halo, ale też mieli zrozumienie na to, że my się tego uczymy, no nie? Że to się nie zadziewa od razu. Nie mamy w sobie, my faceci, myślę, często rozwiniętych takich umiejętności, choć pewnie jest też wielu takich, którzy mają przykłady ojców zaangażowanych i nie mają z tym takiej trudności. Ale to
dobrze tutaj złapałeś ten moment, nie? Że jeśli czegoś nie umiemy, to nie znaczy, że jesteśmy gości, czy czegoś nam brakuje, bo jeżeli coś jest dla nas nowego, no to jak mawiał założyciel ruchu szansztackiego, chodzenia uczymy się przez chodzenie, tak jak małe dzieci. Kochania przez kochanie, relacji przez relacje. I ja też do drugiego roku życia, ja nie wiedziałem, co robić z tymi dziećmi. Nie? W sensie do ich drugiego roku. Do ich drugiego roku życia, nie? Bo nam też pokazało, że możemy zbudować razem klocki, nie? I osiadamy na 2 godziny i jest interakcja, nie? Wcześniej to tylko mama, blisko, nie? I ja tak się czułem trochę odrzucony i też mam dużą potrzebę bliskości i relacji, ale tak nie wiedziałem, oczywiście, że spędzałem czas, nie było te 2 lata, że tam w ogóle nie było mnie przy tym, ale wiecie, inna, dla mnie inna jakość, nie? Czy tak jak mamy teraz 9-latkę, 4 i 3-latka i my 2 tygodnie temu się otworzę, spędziliśmy, słuchajcie, poranek jak z idealnej rodziny katolickiej, jest oczywiście przepięknej z obrazka, całe 3 godziny siedzieliśmy po śniadaniu w salonie, na dywanie układaliśmy klocki Lego, małe klocki Lego, nie te Duplo. Jaka frajda, że te maluchy w końcu mogą dotknąć, nie połkną. Nie połkną, nie uduszą się, nie zabiją. Już na to, że nie jedzą. W pełnym skupieniu. I ekstra, i taka wymarzona chwila, na którą musiałem czekać tyle czasu. I co się potem stało? Po 3 godzinach Stanisław wstał. I mnie plecy coś mnie tam w korzonkach i się nie mogę ruszać, nie? I co? No i taka jest rzeczywistość, nie? Taka jest rzeczywistość, no, sielanka i tak dalej. Starość się spotkała, czekając na ten moment. Ja myślę sobie o jeszcze jednym, bo to jest rzeczywiście, nie myślałam o tym wcześniej, że to jest to pierwsze pokolenie, kiedy jest taka rewolucja w sumie w domach. Bo myślę sobie, że pewnie z 95% gdzieś z nas ma takie doświadczenie, że mama zajmuje się domem, a tata chodzi do pracy. I teraz to jest nowe, ale teraz nowe dla kobiet, to z mężczyznami bardzo, tak, to mi tutaj dobrze gra, ale myślę sobie, że kobiety też mają taką nową rolę, mianowicie nie tylko opieka nad domem, ale chodzenie do pracy i opieka nad domem. I to też jest, tego też się trzeba nauczyć i tu mi po prostu brzęczy strasznie słowo rozczarowanie, ale takie rozczarowanie sobą, nie? Że miałam sobie poradzić, a nic mi nie wychodzi, bo na robocie nie mogę się skupić, bo jestem na przykład niewyspana, bo dzieci nie śpią w nocy. Do dzieci nie mogę, nie jestem, wiecie, bo cały dzień byłam rozdygotana w pracy. Dom jest nieogarnięty, bo jedno i drugie leży. I wszystko naraz. I wszystko naraz, a jeszcze gdzie tu mowa w ogóle o budowaniu relacji z tym chłopem, który nie ogarnia. I tu chciałem pokazać i właśnie tak, komentarz Marcina, nie? Nasze mamy, babcie potrafiły sobie poradzić z każdym problemem, kryzysem w związku, a dziś młodzi zupa zasłona i koniec związku, tragizm, jak się coś czuje, to się naprawia. I trochę jest z tym na pewno racji, Marcin, ja się też pod tym podpisuję, natomiast w kontekście tego, co powiedziała Marta i tego rozczarowania, to jest trudne. Nie, bo teraz moja mama, moja babcia sobie radziły, moja mama miała 4 dzieci i pracowała. Tata też pracował i ogarniali, nie? Z mojej perspektywy wszystko było zapewnione. A ja mam 3 dzieci i my mamy takie prace, że często pracujemy z domu, nie? Bo to też jest coś nowego i możemy sobie pozwolić na to, żeby więcej czasu być ze sobą. A mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy coś brzęczy, albo może świat, nie? Może takie stawia wymagania. Ale mam cię ochotę zapytać, ogarniali tak zawsze? W sensie, że, znaczy, no. Ja na przykład pochodzę z domów, gdzie mam 4 rodzeństwa, no nie? Czy nas była 5, rodzice też pracowali, no mama trochę mniej, ale generalnie też tam całe życie razem coś tam robili, w przeważającej mierze tata, no ale jakby ogarniali, ale też i nie ogarniali, bo ja się jakoś... Czy mi jest daleko do czasami ktoś używa właśnie takich stwierdzeń, nasze babcie i nasze tam matki i nasi rodzice to wszystko ogarniali, a ja tu mam poczucie, że mnóstwa, znaczy przynajmniej z gabinetu to mam permanentnie takie, przychodzą osoby, które przychodzą z takim przekonaniem, wiecie, że
Boże, ja nie ogarniam, a moja mama na przykład ogarniała. I dopiero w toku terapii okazuje się, halo, też nie ogarniała w setkach rzeczy, na przykład nie wiem, emocjonalnie to pacyfikowała czy mama, czy tata, wszystko, co się emocjonalnie działo w domu. No, ogarniali w tym sensie, że był, nie wiem, na przykład rygor odtąd dotąd, ale na przykład nie nauczyli nas, nie ogarniali na przykład w tym sensie, że nie nauczyli nas często, jak się zajmować swoimi uczuciami. Oczywiście. Ze sobą, tak jak albo bycia ze sobą, relacyjność. Znaczy ja mam poczucie, że ogarniali i nie ogarniali, po prostu jak każdy. I że ja się jakoś mocno sprzeciwiam, jak słyszę takie powiedzenie, bo dla mnie to jest takie nie wiem, powiedzenie może takie, nie, że nasze babcie to tam ogarniały. Tak, myślę sobie, że... Ogarniały, ale i nie ogarniały. Nasze pokolenie, to czym się zajmuje, to zajmuje się tym, że próbuje budować i uczyć relacyjności. O, tak. I to wymaga i czasu, i zaangażowania. I myślę, że stąd my możemy nie ogarniać różnych rzeczy, bo większy akcent kładziemy na przykład na relacyjność. Na bycie z tymi dziećmi, bycie ze sobą, na właśnie jakość relacji. W tamtych pokoleniach może nie było tak przestrzeni na budowanie tej jakości, no bo każde pokolenie ma swoje zadania do zrobienia, prawda? I ma swoje traumy i jakby po kolei się zaspokaja, w te potrzeby biologiczne i tak dalej, bezpieczeństwo, finanse i dopiero potem można się zająć tą emocjonalną częścią. My jesteśmy właśnie tym pokoleniem, które może się zajmować tą emocjonalną częścią, bo finanse już bardziej mamy, z głodu nie umieramy, jest bezpiecznie, prawda? I to jest nasze wyzwanie, więc trudno jest to porównywać. Albo wchodzimy w to nasze wyzwanie i mierzymy się ze swoimi problemami, jakby nie porównujemy się jeden do jednego, bo to chyba nie wyjdzie, no albo właśnie wybieramy, że przenosimy całkowicie to, co było. I wtedy możemy się porównywać najwyżej. Czyli przenosimy to, co jakby to się działo w tych naszych rodzinach, ale często mówimy o tym, słyszymy to bardzo w gabinetach, że nam brakowało tej bliskości, relacyjności, zwrócenia uwagi na to, kto co przeżywa. Jakby i to nie chodzi o jakby rozczulanie się nad sobą. To chodzi o uczenie kompetencji radzenia sobie ze swoimi emocjami, ogarnianie swoich emocji, a to trwa. Tu pięknie też Ania napisała, a może we współczesnym świecie wszystko musi być perfekcyjnie, również my. Może to też chodzi o to, że dużo jest tego świata wirtualnego, w którym nie widzimy tylko urywki, części, obrazki, nie? Instagramy, Facebooki właśnie i tak dalej. Nie? I przez to nam się wydaje, że inni ogarniają i my to tak chcemy, a my nie ogarniamy. Nie? No bez zdania, to myślę, że ten technologiczny świat ma ogromne znaczenie. Instagramowo, no to tak naprawdę to też się wszystko dzieje w naszym pokoleniu, no nie? W takim tempie ta rewolucja technologiczna następuje, no i tego, no że rzeczywiście w zdecydowanej większości to, co obserwujemy, to obserwujemy jakiś idealny, perfekcyjny świat, to się dobrze sprzedaje, no nie sprzeda się dobrze, nie, zdjęcie na Instagramie, nie, no jak gdybym zaczął stawiać zdjęcia z naszego domu, jak wygląda na co dzień, to nigdy tego nie kupił, nie? Poza tym nawet nie masz ochoty robić takich rzeczy, bo masz wrażenie, że musisz się dzielić tylko dobrym, z takimi przykrymi, złymi rzeczami mało kto chce się dzielić, nie? Dlatego jak ja sobie przeglądałem waszego Facebooka i czasem obserwuję, co wstawiacie, to bardzo mi się właśnie podoba i uważam, że tak sobie pozwolę powiedzieć, tak ocenić, że to kawał dobrej roboty, że właśnie w takich różnych momentach pokazujecie się wcale nieidealnych, jakieś takie nagranie, nie wiem, tu skądś tam, tu skądś tam, fajne, mi się to podoba. Dobrze wiedzieć, że chociaż jedna osoba... Dobrze wiedzieć, że terapeuta tak mówi. Warto było. Ale wydaje mi się, że to się może gorzej sprzedać. No, coś za to. My jesteśmy, wiesz, na usługach, jakby tą pracę naszą traktujemy też jako służbę Panu Bogu, więc no trudno, jak nas Pan chciał, coś, to nas ma. Niech Pan Bóg coś dobrego z tego wyciągnie, on może wszystko, także wiadomo. A my, dobra, my ułamki. Dobra, miło było posłuchać, ale wracamy do Was. Ja takim, z tego co mówicie, to mi wychodzą takie dwie ważne rzeczy, że trzeba
spojrzeć na swoje dzieciństwo, w ogóle może całą swoją przeszłość, oczami dorosłej osoby chyba też, nie? Że jakby może to jest to, że my pamiętamy, że rodzice ogarniali, że babcia ogarniała. W ogóle to ciekawe też jest dla mnie, że, a to może nie do rozwijania teraz, a może, że Marcin napisał, że mamy i babcie ogarniały. Czekaj, Marcin coś tu odpisał właśnie. Może ogarniali wszystko, ale chodzi o sam ich związek. Ja pochodzę z rodziny, gdzie nie było kolorowa, jednak matka aż do śmierci ojca go darzyła miłością, a dziś najmniejszy problem w młodych związkach to od razu rozwody czy rozejścia. Właśnie przez to jest dążenie do perfekcyjności. Mhm. No, tylko mnie to tutaj także ta matka. Gdzie jego uczucia? Feminizm się gotuje. No, ale bo to może jest też tak, że właśnie może my musimy na tą naszą przeszłość spojrzeć z perspektywy dziś, oczami dorosłej osoby, nie? Tak realnie, już wyciąć ten lukrowany obrazek tylko, albo właśnie nie wycinać go, tylko ten lukrowany wkleić w tą całą ramkę, nie z tą całą resztę, bo może my właśnie widzimy, że ogarniali, bo jako dziecko nam się wydawało, że wszystko gra i huczy. A tak naprawdę, jak spojrzymy tak z perspektywy też swojej wiedzy, ale też swojego doświadczenia, to się okaże, że tam było więcej tych plam na obrusie, nie? Co z perspektywy dziecka było ważne? Rodzice byli w domu, pracowali, obiad, śniadania, posiłki były. Nie? I przeważnie były na czas, nie? Bo wszyscy wracali z pracy, czy mama gotowała obiad i to były takie stałe elementy w życiu, nie? W niedzielę do kościoła się chodziło i moim zdaniem, no czego więcej potrzebuje dziecko? Oczywiście dobrej relacji rodziców, nie? I może dlatego to też wyglądało tak, przynajmniej ja tak uważam. Ja też mam wiele, wiele uwag i myślę, że książkę mógłbym opisać na temat tego, jak było w moim domu rodzinnym, ale kocham moich rodziców. Mama ogląda. Tak, i pozdrawiam serdecznie moich rodziców i kocham ich bardzo i bardzo im za to dziękuję i wiem, że się starali i kiedyś też rozmawiałem z nimi o tym, że wiecie, to były inne czasy, nie? I nie chciałbym tutaj zakończyć, że to były inne czasy i koniec, kropka, tylko oni mi mówili, my nie mieliśmy takiej wiedzy, jak wy macie teraz, takiego dostępu do wiedzy, wysłuchania takich ludzi, jakich my na przykład tutaj teraz, tych rozmów, które prowadzimy. Nie mówiło się o tym, nie? Raczej to były kwestie takie w naszych czterech ścianach i tak dalej, nie? Dziś jest, myślę, to jest takie dobre, pozytywne wyjście, że można szukać, nie? Że mamy duży dostęp do tego, żeby szukać dobrych przykładów. To tak, tylko żebyśmy nie zagubili się w takim labiryncie, że my zawsze musimy rozumieć też naszych rodziców. Rozumienie to jest jedno, nie? A nasza emocjonalność też w kontekście trudnych doświadczeń to jest drugie. I my możemy rozumieć, ale i tak się na coś złościć. I możemy rozumieć, że nasi rodzice mieli trudniej, ale mamy też prawo im na przykład wyrazić złość z jakiegoś powodu, że na przykład nie byliśmy zaopiekowani, bo tu jest takie niebezpieczeństwo trochę tej pułapki, że jak my będziemy rozumieć, i co jest ważnym elementem, nie pomijajmy go w żadnym wypadku, nie? Ale w psychoterapii najważniejsze są takie dwa aspekty. Z jednej strony jakby rozumienie zarówno siebie, swojego życia, swoich różnych doświadczeń trudnych, mniej trudnych, rozumienie też doświadczeń różnych naszych bliskich, ważnych osób, ale też przepracowywanie emocjonalne tych doświadczeń. Nie? I bez tego drugiego elementu jakby my możemy, no właśnie, tak jak Marta powiedziała, tego wybaczenia, rozumieć, że należy wybaczyć. To robi mnóstwo ludzi, nie? Kościół mówi, wybaczajcie sobie. Mamy w Piśmie Świętym. No i teraz co to oznacza? To tutaj nie ma przyzwolenia, znaczy często tak to rozumiemy, czy tak to odbieramy. Tutaj nie ma przyzwolenia na naszą emocjonalność. Pamiętajmy, że my nie mamy wpływu na naszą emocjonalność. Nie? Ona jest niezależna od nas. A dwa, ważne, żebyśmy my jakby mieli takie poczucie, że my mamy prawo wyrażać swoje uczucia. Jakby to, chyba, ja to lubię taką metaforą tego, że każdy potrzebuje opowiedzieć swoją historię ze swojej perspektywy. Jak jest się którymś tam dzieckiem z kolei, prawda? I ta historia też wygląda inaczej. Inaczej wygląda historia pierwszego dziecka, inaczej wygląda historia emocjonalna, pamiętanie tego, co się działo, rodzica jednego, drugiego, prawda? I
często właśnie w gabinecie stwarzamy przestrzeń do tego, żeby każdy mógł opowiedzieć swoją historię ze swojej perspektywy. Czyli właśnie też to jest ta historia emocjonalna, prawda? Że tam nie musi być złych intencji. Tam nie musiało być złych intencji, że rodzice zaniedbywali, bo coś tam, prawda? Ale no, to się na pewno nie było w dużej mierze. Które właśnie, gdzie mnie dotknęły, prawda? I mam prawo sobie chociażby sobie ją opowiedzieć. Potem będę decydować, czy muszę to powiedzieć rodzicom, tym żywym, prawda? Bo to bardziej chodzi o taki uwewnętrzniony nasz obraz, jaki mamy i który często potem przenosimy na inne relacje. Dlatego opowiedzenie sobie tej historii ze swojej perspektywy, usłyszenie swoich emocji, jakoś przepracowanie tego, gdzie jest mi trudno, to może prowadzić właśnie do miłości i do wybaczenia. Ale tak. Jakby to są droga jest trochę dłuższa. To jest bardzo często w gabinecie, no nie? No bo jakby dzisiaj właśnie ta różnica pokoleniowa. My odkrywamy, że relacyjność jest czymś ważnym, a że nasi rodzice nam jej nie dawali, no nie? No i ktoś mówi o tym swoim rodzicom, no nie? Że na przykład wyraża swój żal, a rodzice reagują w taki sposób, no ale my właśnie żyliśmy w innych czasach, o co innego się tam dbało. Nie? I teraz ważne, żebyśmy się nawzajem uczyli kontenerować trudne uczucia, że nie, jakby dziecko ma prawo wyrazić coś, co go bolało i to nie oznacza, że widzi od razu w negatywnym świetle wszystko u tego rodzica. Nie? Często oczywiście w rodzicach, w nas rodzicach brakuje takiej zgody na to, żeby też, no tak powiedzieć, no rzeczywiście brakowało. Nie? Zatrzymać się tylko na tym, zanim od razu tam powiemy, ale słuchaj, my mieliśmy takie życie, takie, siakie. Macie zanim powiemy, zostawmy to na chwilę, dajmy wypowiedzieć, dajmy sobie usłyszeć, nie? To, co dziecko ma do powiedzenia, poczuć to, że dziecko, okej, no mam prawo wyrazić żal, wyraża, nie? Oczywiście często to się nie dzieje, no i wtedy to jest już taka praca własna dla nas, żeby się dobrze odseparować, to znaczy umieć żyć z rodzicami w razie czego, pomimo wszystko. O, muszę biec, bo Władzio się obudził. Dobrze, to no my też. Przecież to jest bardzo istotne, nie? Bo ja mówiąc, że rozumiem moich rodziców, że mieli inne czasy, właśnie to rozumowanie mojego umysłu, nie? Że faktycznie potrafię gdzieś tam postawić się w ich miejscu i zrozumieć. Natomiast w sferze uczuć, nie? To jest zupełnie, tak jak powiedziałeś, to jest zupełnie co innego. I ja miałem inne potrzeby w sferze uczuć, a dziś dopiero potrafię zrozumieć to, jak oni żyli kiedyś, z takiej perspektywy, kiedy ja jestem w ich miejscu. No właśnie, ja wcześniej mówiłam, że mi dwie rzeczy wychodzą z tego, co tutaj rozmawiamy, co mówicie, i to tylko potwierdzenie, bo jedną powiedziałam, że to spojrzenie na to swoje dzieciństwo nowymi oczami, ale bardzo to wychodzi w każdym tak naprawdę pytaniu i w każdej odpowiedzi, że musimy mieć też sobie taką zgodę na trudne emocje i na to, że nie chcemy czegoś przeżywać. Nawet na początku też sobie zapisałam, bo powiedzieliście, że nie mam ochoty wybaczać, żeby mieć też zgodę na coś takiego, nie? W danej chwili. Że tutaj mam trochę pytanie takie, wiesz, wbijające kij w mrowisko, że czy to nie znaczy, że jeżeli ja nie chcę wybaczyć albo nie chcę teraz zrobić czegoś dobrego, wiesz, wyjść z trudnych emocji, to czy to nie jest właśnie brak kontaktu ze sobą w takim sensie? Gdzie jest granica? Nie, że tak ja po prostu nie chcę wychodzić teraz. Teraz nie chcę się pogodzić. Czy, trudno mi powiedzieć, gdzie jest granica, bo sam nie wiem po prostu, ale wydaje mi się, że czasem no, musi nam wystarczyć na przykład to, że może i chcielibyśmy wybaczyć, ale trudno nam jest to zrobić. No, znaczy, no pytanie też, czym jest wybaczenie? Nie? To jest w ogóle szeroki temat. No bo pytanie, czy wybaczenie to oznacza, że ja teraz, nie wiem, będę się widział z tą osobą, przytulał i w ogóle jakby przyjmował i akceptował wszystko, co ona robi, no nie? A w środku będzie się na przykład we mnie gotowało. Czy na przykład przyjmujesz, że wybaczenie polega na tym, albo nie, no, przychodzi mi jeszcze taka myśl, no, można po prostu tylko chcieć wybaczyć, ale emocjonalnie w ogóle nie umieć tego zrobić. Mhm. No właśnie. No właśnie, i to jest pytanie, które czasem to musi wystarczyć. No, nie przeskoczymy naszych emocji. No, czasem możemy po prostu, nie wiem, chcieć sobie, chcieć komuś coś wybaczyć,
ale emocjonalnie możemy żywić naprawdę, to może być bardzo trudne, no bo jeżeli mowa o jakiejś bardzo ciężkiej traumie, no to, no, no to, no to czasem po prostu o to jest bardzo trudno, no nie? Tak po ludzku, no. Nie wiem, nasza wiara nam podpowiada, że nie wiem, Bóg nam może w tym pomóc, no nie? I wierzymy w to, że to się może zadziać, ale nie musi też, nie? Cuda się zdarzają, ale ksiądz Grzywocz mawiał, ale bardzo rzadko. Okej, okay, czyli mówisz, że to... I to znowu ta zgoda wychodzi na te emocje, czyli uświadamiam sobie, że nie chcę na przykład, tak, że tak w sercu nie chcę po prostu przebaczyć, że to bym chciała, ale nie jestem gotowy. Nie jestem gotowy, ale wiesz, wyobrażam sobie, że może być tak, że ktoś po prostu właśnie przeżyje coś trudnego z kimś w relacji i chcę przebaczyć, jak to właśnie nazwać słowami. Że mam pragnienie. Mam pragnienie, żeby przebaczyć, ale to nie wychodzi. Nie jestem gotowy. Nie jest gotowy, ale i po prostu, nie wiem, tak się gotuje nawet w środku, że te emocje gdzieś tam były może spychane czy coś. Mhm. I mówi, ja tak naprawdę, to ja nie chcę przebaczyć. Mhm. I teraz zgoda na to, może być w porządku. To jest w ogóle bardzo często ważny element w terapii. To znaczy, żeby to ugłośnić i żeby to na głos powiedzieć. No nie? Czasem jako etap po prostu, który gdzieś tam do czegoś prowadzi, ale czasem przyznanie się przed sobą, że nie chcę przebaczyć, że tam no po prostu nie chcę, nie? No mam tyle w sobie żalu, tyle w sobie złości, że nie chcę przebaczać, no nie? No, najczęściej mam poczucie jednak, że przyzwolenie na uczucia, chociażby bardzo trudne i nawet społecznie jakieś takie naprawdę mocno nieakceptowalne, przyzwolenie na przeżywanie ich pomaga w rozstawaniu się z nimi, nie? Im bardziej ja jednak będę sobie mówił, chcę przebaczyć, ale w środku to ja w ogóle nie chcę tego robić, no to mogę mieć, to mogę się z tym bujać, wydaje mi się, dużo dłużej, niż gdybym potrafił powiedzieć, nie chcę przebaczyć, nie? Nie wiem, czy teraz, czy nigdy, no może nawet powiedzieć nigdy, no ale nie wiemy, czy to nigdy, to nie jest, nikt nas nie przewidzi przyszłości, no możemy sobie powiedzieć nigdy i nie ma w tym nic strasznego, no dziecko czasem mówi w złości, nie wiem, czy wy tego doświadczacie, ale my tak, że jesteś beznadziejny, bo jesteś głupi, nie kocham, już nigdy nie wracaj do domu, nie? Boże, kochany, trzeba się cieszyć, że dziecko to mówi. Tak. Że ma w sobie taką zgodę na to, żeby to na głos powiedzieć. No. A my mamy, naszym zadaniem jest to kontenerować i tyle. No. No przecież... Co to znaczy kontenerować? Ja przepraszam, ja tylko wejdę na moment, muszę to zrobić. Słuchajcie, popełniłem ostatnie faux pas. Teresa Turzyńska to jest moja teściowa i ja muszę to powiedzieć oficjalnie, ponieważ oficjalnie powiedziałem na ostatnim live, że moja teściowa robi pierogi z kaszanką, a to jest nieprawda. Zaprzeczam, robi pyszne pierogi z mięsem i tej kaszanki w ogóle nigdy nie dotyka i nie było tam. Do tego jest to serduszko? Tak, to jest właśnie teściowej. Ale do tych pierogów, rozumiem. No nie, to teraz. Moje serce do tych pierogów. Okay. Właśnie i zobacz tu, tak, jeszcze powiedz, co masz na myśli mówiąc kontenerować, czyli co robić? Okay, dobra, bo to jest takie rzeczywiście pojęcie, które ja jakoś rozumiem, bo się nim posługuję tak zawodowo, ale kontenerować to znaczy pomieszczać w sobie na przykład, czyli dziecko się na przykład wyzłaszcza bardzo mocno, nie wiem, tam krzyczy, wypowiada jakieś straszne rzeczy, nie wiem, w tych złościach, w tych emocjach, no a naszym zadaniem byłoby to pomieścić, znaczy nie odpowiedzieć mu pięknym za nadobne, czyli ty też jesteś głupi, durny, beznadziejny i won, już nigdy nie wracaj z tego domu, no nie? Tak, tylko... dwa lata masz. Nie ten poziom, weź w ogóle. No tylko, czyli kontenerować to jest takie pojęcie właśnie w świecie terapeutycznym, czyli pomieścić w sobie te uczucia dziecka, nie? Że one, nie traktować ich jakby one były wymierzone rzeczywiście w tym konkretnym momencie w stosunku do mnie, tylko rozumieć, że to jest, nie wiem, że dziecku się wykształca układ nerwowy i to są bardzo ważne momenty, w których to się zadziewa, po prostu, nie?
O, mamy tutaj parę od naszych słuchaczy pytań. Może uda nam się tutaj odpowiedzieć. O, mama tu opisała, że wybacza. Ale... No dobra, dawaj, Ania. Czego my oczekujemy od rodziców? Przeprosin, wytłumaczenia się, to sprawi, że będę chciał wybaczyć, czy będzie łatwiej, czy to, że nie chcę wybaczyć, zależy od postawy rodziców, czy od mojej postawy, ode mnie? Ostatecznie to naszym zadaniem jest się odseparować od rodziców, nie zadaniem rodziców. To znaczy ostatecznie to my musimy się odseparować, to znaczy w takim sensie, że to naszym zadaniem jest przyjąć, że będziemy się różnić z rodzicami. No nie? I czasem może tak być, że rodzice nie zauważą swoich błędów, nie przeproszą nas za nie, nie wytłumaczą nam swoich zachowań, nie wiem, albo zrobią to tak połowicznie, albo w międzyczasie nam wyrażą jakiś żal i my będziemy bardzo rozżaleni. Ostatecznie to naszym zadaniem jest się odseparować, to znaczy uniezależnić się emocjonalnie od naszych rodziców. Tak, uniezależnić się emocjonalnie od tego, co mówią i co myślą nasi rodzice, ale żeby to zrobić, to z reguły ważnym etapem jest też wyrażanie różnych trudnych też uczuć w stosunku do rodziców. Znaczy nie przeskoczymy od razu, nie? Nie oczekujmy od siebie, bo to jest często takie, przepraszam. Nie, w porządku, jest dobrze. No, takie emocje. Dobrze, dobrze. Nie oczekujmy od siebie, to moja żona często powtarza, że my w rozwoju od razu przeskoczymy różne etapy. Jedziemy windą zamiast wspinać się po zboczu, nie? Do góry. Mhm. Nie ma w życiu dróg na skrót. Nie? Dobra, a tam jeszcze Iwonka napisała wcześniej, wybaczam, ale nie zapominam. Czy to tak właśnie? Czy to niezapominanie pokazuje, że to wybaczenie może... Nie zaistniałoby. To musi być bardzo indywidualne sprawdzenie, czym jest to moje nie zapominam, że ile to jest, wybaczam, że czuję, że to już mnie nie dotyka. Nie dotyka, ale pamiętam, czy było trudnego na przykład, prawda? Bo może być czasem to wybaczam, a nie zapominam, jako taka informacja, że jednak jak usłyszę o tym, to jeszcze mnie tam, wiecie, ukuje, prawda? No. To Aleksandra też pisze, takie mamy sesję Q&A teraz, na to nie było, czy parę osób tutaj pisze, ale jak powiem sobie, że nie chcę przebaczyć mojemu partnerowi, to jak wówczas budować zdrową relację, gdy przez brak przebaczenia zamykam się na niego? No właśnie, no tak, jakby tutaj dlatego rozmawiamy o tej potrzebie, jakby tej świadomości tego, że bez wybaczenia, jakby bez chęci budowania relacji, trudno jest tą relację tworzyć. Bo jak się zacisnę w sobie, no to mogę być jakby zacinięciu jakiś czas, ale to potem jakby dochodzimy do tych takich pytań bardzo głębokich, czy no to czy zależy mi na tej relacji, czy zależy mi bardziej, ja lubię to stwierdzenie, czy zależy mi bardziej na racji, czy na relacji. O. Bo jak przekieruję się na tym, że jednak bardziej mi zależy na relacji, z pewnych rzeczy jestem w stanie łatwiej puścić. Ale jak mi zależy na racji, musisz mi przyznać rację, że to jest twoja wina, na przykład tej kłótni, albo że zależy mi na racji, żeby było po mojemu, no to możemy się nie dowiedzieć. Tak, znaczy ja sobie też myślę, że to musimy tutaj uważać na takie wyciąganie czy generalizowanie tych różnych pojęć. W ogóle też to, co ja sobie myślę, tutaj z Martą wypowiadamy, bo to nie będzie miało zastosowania, na przykład to przyznaję, że nie chcę ci wybaczyć, jakby do każdej sytuacji będzie tak samo pasować, no nie? No bo no jeśli to dotyczy naprawdę bardzo trudnej traumy życiowej w relacji z kimś, no to przyznanie się do tego może być ważnym etapem do tego, żeby się uwolnić od tego czegoś trudnego, co nas ostatecznie bardzo wiąże. Przyznanie się na przykład do tego, że nie umiem na danym etapie wybaczyć. Nie? Wiecie, jakby założenie jest w ogóle takie, że jeżeli jest gdzieś trudno w emocjach, w relacjach, jakby
Samemu się nie da tego zrobić. Potrzebujemy kogoś trzeciego, żeby spojrzał z perspektywy, żeby czasem poprowadził. Dlatego teraz takie rozmawianie sobie o czymś, my tu nie jesteśmy w stanie dać jakiegoś złotej recepty na coś, bo to była sytuacja u kogoś z życia. W procesie terapeutycznym. No, więc właśnie, żebyśmy, bo tak trochę zaczęliśmy tutaj jechać konferencją, a my to chcemy od Was jednak, drodzy Państwo, więc bardzo dziękujemy, Ola, że tutaj ponowiłaś pytanie. Czy moglibyście podać przykłady, gdy Marta byłaś nadopiekuńcza dla Piotra i Piotr wówczas czuł się, jakbyś była jego mamą? W jaki sposób zmieniać tą opiekuńczość? Gdzie jest ta granica? Tak sobie pomyślę, co mogłoby być dobrym przykładem. Ja pamiętam. Dawaj. Znaczy to przykład taki sprzed małżeństwa. To znaczy, i pamiętam, że to był taki trudny okres też dla mnie osobiście, no bo ja się konfrontowałem właśnie z różnymi trudnymi moimi doświadczeniami w życiu, które są za mną. No i to był taki okres okołodepresyjny, myślę, w moim życiu. I wtedy właśnie oczekiwałem trochę od Marty i chciałem, żeby ona się mną tak opiekowała. A jaka była dalsza? A jak wychodzi z tej opiekuńczości? Stawiać granice. Znaczy, no, ta osoba ma się nie dać jakby wejść tylko w tą rolę. Znaczy w taką rolę, że będzie wyłącznie na przykład nie teraz moją opiekunką. No ja tak potocznie powiedziałem mamą, ale może bardziej wtedy Marta była może nie moją mamą, może trochę. No, jeśli mama jest kimś, kto się opiekuje i zajmuje i pomaga w trudnych sytuacjach i trudnych, to nie dać sobie wejść generalnie w taki układ. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby to nie był wiodący schemat w związku. Czyli zobaczcie, czyli na przykład coś takiego, Peter ma gorszy czas, prawda, więc moja opiekuńczość byłaby tym, że nie wymagam nic od niego, niczego nie oczekuję, na przykład, żeby mi pomagał przy dzieciach, albo no bo on ma trudny czas, prawda? Ja mogę sobie tak odpuszczać mu, przejmować na przykład pewne obowiązki przez jakiś czas, ale tu w pewnym momencie gula rośnie, no bo ja się przeciążam, prawda? Więc wtedy jakby tak naprawdę postawienie granicy, masz trudny czas, no ale jesteśmy tym razem i mamy jakieś wspólne obowiązki, albo ja już też nie daję radę. I z postawieniem granicy, które często wychodziło, że potem jakby Peter jakby szybciej wychodził ze swojego jakiegoś trudnego stanu. Jakby to wspieranie ostatecznie przedłużało stan. Tak, wspieranie w takiej sytuacji, gdyby było stanem permanentnym, bo nie chcę też powiedzieć, żeby tego w ogóle nie, żeby siebie nie wspierać nawzajem, bo ja się boję, że my będziemy tutaj rozumieni jakoś tak odbierani w sposób taki generalny. Wszystko wyprostujemy w komentarzach. Tak. Nie. Wspieranie siebie w związku nawzajem, pomaganie sobie jest ważnym elementem. Tak, rozumienie swoich potrzeb. Na pewno rozumienie swoich trudnych stanów, przykrych czasem i pozwalanie drugiemu na to przez jakiś czas. Ale żeby uważać, żeby nie wpaść w taki generalny rys, bo to jest wtedy niebezpieczne. Wtedy już jest nierówno. Nie? A jakby, gdzie jest to przekroczenie granicy? Tam, gdzie mi gula rośnie, kiedy ja czuję, że już nie daję rady, prawda, być w tej roli, to już nie jest dla mnie wygodne. To jest informacja, że nie, stop, to już jest poza jakąś moją granicą, moją pojemnością na przykład rozumienia i wspierania. A mieliście takie sytuacje, gdzie oboje mieliście kryzys taki, że oboje... Zmęczeniowy na przykład, tak. Może po prostu na zasadzie takiej, ty miałeś gorszy czas i ten czas był w tym samym czasie. I jak z tego wyszliście? Bo to chyba fajnie, mieliśmy. Wspólnych, że jakby ty miałeś zły czas, on cię wyciągał w drugą stronę podobnie, ale co w momentach, kiedy, bo są takie sytuacje przecież, nie, że oboje... Tak. I co wtedy? Dla mnie bardzo ważnym momentem było, gdy byłam w ciąży z Władziem i mi jakoś, ja tak się jakoś nastawiłam na powrót do pracy po karze, że tak rozkręcę się w gabinecie i tak dalej. I jak zaszłam w ciążę z Władziem, miałam taki długi czas, trochę takiej żałoby, że jednak to będzie znowu wstrzymanie w tej mojej pracy. Pamiętam, że jakoś tak wchodziłam w taką właśnie pozycję poszkodowaną, że
gdzie może się realizować zawodowo, a ja to będę tak przy dzieciach, prawda, że Klara jeszcze jest mała, a teraz jeszcze jestem w ciąży z Władziem, więc przecież mieć tutaj jeszcze tyle czasu tego bycia przy dzieciach. Pamiętam, że znowu Peter był bardzo obciążony, wtedy też mieliśmy zmiany chyba wtedy mieszkania i dużo, bardzo pracował, więc też miał troszkę czas. I nie mogliśmy się dotrzeć, jakby, bo jedno chciało wsparcia i zrozumienia i drugie chciało wsparcia i zrozumienia. I ja pamiętam, że ja potrzebowałam wtedy czasu, żeby sobie poukładać w głowie. Pamiętam, że miałam taką medytację na modlitwie, jakby to sobie jakoś rozwiązałam. Popłakałam się, trochę tak wyraziłam Bogu ten mój żal, że dopiero tak zrozumiałam, o co mi chodzi, że ja przeżywam stratę tego, że ja już tak miałam nadzieję, że wrócę do swojej tej pracy, do Pana, bo moja praca jest dla mnie pasją, i że będę miała tu taką przestrzeń, a tutaj będę, jednak nie, będę bardziej przy dzieciach. I jakby takie ułożenie sobie w głowie, też takie pozwolenie na tą żałobę, postawiło mnie, że okej, Boże, jak sobie umawiam, że ostatecznie to wiem, że to wybieram, że ja chcę być mamą, która jest z dziećmi. I ja bym mogła, powiedzmy, za chwilę do pracy i mieć nianie, ale nie chcę tego, bo chcę być z dziećmi. Więc jakby wróciłam do tej swojej wewnętrznej motywacji, że to nie jest za karę, albo że ja tak muszę. I wtedy już nie potrzebowałam aż tak bardzo od Pitera tego takiego zagłaskania mi, że jestem w gorszej pozycji. Po prostu wyrównałam pozycję, że jesteśmy, każdy ma swoje zadanie do zrobienia. Jakby tak jakby przestałam się licytować. To mnie też nie było, po prostu, bo licytowałam, że było na pół. Ale też mi się taka prosta myśl mi przyszła, odpowiadając też na to pytanie, że no, czasem potrzebuję po prostu wsparcia z zewnątrz. No i teraz poprosić o to, żeby nie wiem, ktoś się zajął dziećmi, albo ktoś nam pomógł coś ogarnąć, mieć takich ludzi wokół siebie, o których możemy poprosić, no to jest bardzo istotna sprawa, no bo to były właśnie takie trudne momenty, nie? I czasem nie znam samym sobie też z tym poradzić i wtedy wsparcie od kogoś z zewnątrz jest szalenie istotne. To jest mega, mega, mega ważne, nie? Bo my często chcemy sami, przecież ja muszę to ogarnąć, to jest moja... Wszyscy rodzina. Ogarniają, a my nie. Wszyscy na Instagramie ogarniają siotkę dzieci, a my się z tylko nie ogarniamy, nie? Ze sobą samym. Ale dajmy sobie prawo na to i uświadommy sobie, że tak będzie, nie? Będzie tak. Będą też złe chwile, nie tylko będą. Opowiem wam przykład naszej 5. rocznicy ślubu. Bo to jest dobry przykład tej nieidealności życia, ale też tego, że właśnie potrzeba czasami zaopiekować się sobą i zostawić dzieci. Zawsze staramy się gdzieś tam wyjeżdżać w okolicach rocznicy ślubu, no ale w tym roku trochę to było inaczej. Postanowiliśmy, udało nam się jakoś tam zgrać z nianią, że niania zostanie z dwójką dzieci, w sobotę pojedziemy na nasz wyjazd rocznicowy. Mieliśmy jechać do Kazimierza Dolnego, pochodzi trochę po wąwozach, ale jakoś mi było zimno i też zaczął padać. Byliśmy strasznie właśnie przemęczeni byciem z dziećmi i w ogóle zmęczeni, niewyspani. I jakoś tak przyznaliśmy się sami do siebie, że chodzimy po tych wąwozach, ale naprawdę byśmy się położyli. Możemy spać. Tak. Naprawdę byśmy chcieli spać. I wiecie, co zrobiliśmy na maka. Mieliśmy sobie maka, Peter tylko zaparkował na ładnym widoku na Wisłę przez chwilę. Wzięliśmy tego maka, ostatecznie pojechaliśmy na stację benzynową gdzieś 50 minut od domu, rozłożyliśmy siedzenia w samochodzie i położyliśmy się na drzemkę 40-minutową i wróciliśmy do domu. Wiecie. Brawo! To był nasz wyjazd rocznicowy. Mało romantycznie, ale praktycznie. Bardzo fajnie. Mi się to, co mówiłaś Marta wcześniej właśnie o tym między wami też co się wydarzyło, bardzo mi to zagrało z tym, co mówiłaś na początku, czego się czepiłam, że takiego skupienia się na sobie, nie? Że dopiero gdy ty sama sobie uświadomiłaś, że to ty wybierasz bycie z dziećmi, a że nie jesteś tą ofiarą w tej gorszej pozycji, że to Piotr teraz chodzi do pracy i się realizuje, a ty musisz być z dziećmi i już prawie było dobrze, a tu znowu ciąża. Tylko, że to jest ostatecznie twój wybór. To wyciąga z tego takiego bycia
z tego dołu, takiego, nie? Z takiego, że ja ta biedna, ja ta nieszczęśliwa. Ale Piotr mógłby powiedzieć to samo, to ja muszę chodzić do pracy, utrzymywać tą moją rodzinę, a chętnie pobyłbym w domu z dziećmi, i tak dalej, nie? Wiecie, każdy mógłby tak powiedzieć, nie? Ale ja nie tym stwierdzeniem. Bałby się, że ja bym się zgodziła na to. To jest, znaczy, że dobrze się znacie razem. Słuchajcie, w ogóle to rozmawiamy już ponad 1,5 godziny, chciałam powiedzieć. Nie wiadomo kiedy. Więc ja mam jeszcze, bo musimy tak powoli finiszować tak naprawdę. Więc ja bym jeszcze chciała się zapytać, bo też mnie zadrgało we mnie, jak powiedzieliście o tym celebrowaniu życia. To ja bym tu przykłady z rękawa poproszę, sypać. Wow. Jak celebruje się życie u Jakubczyków? A my zapisujemy. A my się zapiszemy. Od jutra zaczynamy. Wiecie co, przez to, że mamy taki zawód, to rzeczywiście jesteśmy bardzo elastyczni i nie mamy śpieszących się poranków. Zazwyczaj nie mamy. Mamy ich na pewno więcej takich luźnych poranków. Że na przykład zaczynamy, nie wiem, o najwcześniej o 9:00. Najwcześniejsza pora w tygodniu, w której zaczynamy nasz tydzień, to jest 9:00, a czasem nam się zdarza, no myślę, że taka średnia to jest między 9:00 a 10:00. Tak, i bardzo często mamy to takie przedłużone śniadania razem. Albo przedłużone leżenie w łóżku. Tak. Nie każą nam wstawać, bo chcą się z nami tam kosić, jak to już mają to hasło. To jest takie, wiecie, przewalanie się w łóżku, gilgotanie, chowanie się pod kołdrą. Najmłodszy Władzie już po prostu zawoła tata, tata i żeby pod kołdrą być, domek jest pod kołdrą. Albo skakanie z parapetu na łóżko też u nas jest możliwe. Więc to... I te śniadania, aż sobotnie poranki, to już w ogóle to są takie poranki, które trwają do 11 do 12. My nie nadrabiamy, mamy tylko jeden na miesiąc albo na 2 miesiące, jak już nas tak syf mocno przyciśnie, to mamy taką sobotę, że my wtedy ogarniamy, ale dla nas raczej soboty to są takie na zluzowanie. Mamy śniadania do 11, do nas bardzo późno i zaczynamy tak jakby się podnosić. Tak, ale my na przykład też z Martą, no właśnie z uwagi na to, że czasem zaczynamy popołudniami, tak jest w poniedziałek, że razem zaczynamy popołudniami, to mamy na przykład takie postanowienie, to stosunkowo od niedawna, ale że wcześniej przychodzi do nas, to już takie celebrowanie życia tylko między mną a Martą, ale że między 10 a 11 w poniedziałki mamy czas dla siebie. Idziemy na przykład na śniadanie na miasto. Idziemy na przykład na śniadanie na miasto, albo no, po prostu robimy sobie śniadanie u nas w domu. Mhm. Nie wiem, dużo jest takich przykładów. Nie wiem, kawa. Dla nas kawa jako taki moment, nawet my lubimy kawę i coś słodkiego do tego. Nasza córka tylko czeka na moment kawy, bo wtedy ona też z nami siada, ona ma spienione mleko, my mamy kawę i razem siedzimy. Jak moja siostra tutaj w Lublinie też studiuje, więc przychodzi do nas w weekendy, mamy też celebrację sobotnich gry planszowych. Na pierwszej drzemce Władzia robimy właśnie kawę, rozkładamy osadników z Katanu. Klara wie, że będzie miała kawkę, a może z nami zostać przy, albo ona wtedy ogląda bajki, a my gramy w grę jedną partyjkę, prawda? Ale też chyba bardzo ważnym elementem u nas są podróże. I to jest już zasługa bardzo duża Pitera, bo on ma taką duszę podróżnika, ale ja się jakoś też w to wkręciłam. I na przykład pozwalamy sobie na takie, teraz w środę nawet po pracy, zgarnęliśmy dzieci szybko, skończyliśmy o 16:00 i stwierdziliśmy, że na 2 godziny, ale jedziemy jeszcze nad jezioro. I że robimy sobie takie wypady, krótkie, ale to są takie resety. I tego jest coraz tak, więcej. Generalnie staramy się, jakby dużo podróżowaliśmy na przykład z Klarą. Pomimo, że ma chorobę lokomocyjną, to jest duże uciążenie. Ale dużo, kilka razy jeszcze wtedy można było normalnie latać, no to gdzieś tam się przelecieliśmy, jakieś tanie bilety dorwaliśmy. Nie wiem jak wy, ale ja mam jakiś ogromny deficyt w ogóle natury i przebywania w naturze, więc te wyjazdy to jest... Dla mnie osobiście, czy dla nas rodzinie, mam takie poczucie zawsze taki wyjątkowy czas jednak, no, gdzie też można poobcować więcej z naturą, a to jakoś zawsze dobrze robi. Nie? Mnie się na przykład najlepiej moja się, mi jest bardzo ciężko modlić się w domu. Naprawdę, to jest dla mnie jakieś wielkie wyzwanie, ale jak jestem w górach, nie, mogę się modlić pół dnia. No pod warunkiem, że nie idę cały czas na szlaku z dzieckiem. No.
No pięknie, pięknie. No, ostatnie pytanie, recepta na szczęśliwe małżeństwo, tak 3 minutki, jakbyście mogli powiedzieć w 2 zdaniach. Kurczę, wiecie co, pierwsza myśl, wiecie jaka przyszła? Naprawdę? No. Najpierw praca świadoma z samą sobą, więc czasem to jest psychoterapia. Mhm. Zainwestowanie w świadomość siebie myślę, że jest dużą receptą na szczęśliwy związek, bo już wiem, co mi się odpala, co nie jest jego winą, to też czymś moim na przykład. I tak w drugą stronę. Jakoś nigdy o tym nie pomyślałam, pierwszy raz mi tak to przyszło do głowy, ale polecamy się. Tak, myślę, że to jest świetna inwestycja w takim jeszcze młodym wieku zrobić sobie taki proces, to nie musi być zawsze głęboka terapia, czasami to jest po prostu terapia taka rozwojowa, albo jakiś kurs, albo jakieś takie doświadczenie głębsze, czegoś takiego, żeby zobaczyć, na ile ja siebie znam i na ile rozumiem siebie, co się ze mną dzieje. Mhm. I skąd te moje wybuchy się czasami biorą, lub niezrozumienia, lub czy smutki, lub żale, o których nie jestem świadomy, nie wiem skąd to jest, nie wiem, czy to bierze. No. Niektórzy, na przykład mój mąż bardzo potrzebuje i ja jakby na to mam dużą zgodę, że on kilka razy w roku wyjeżdża sobie właśnie na takie samotne podróże, albo w góry, albo nad morze ostatnio był, bo byliśmy u moich rodziców i stan było bliżej i on sobie wtedy układa w głowie. I to, ja wiem, że to jest tak jakby inwestycja wspólna, ja tego nie robię, chociaż mam nadzieję, że kiedyś będę mogła, jak już dzieci będą starsze. Bo jeszcze Marta Karol. Tak, ale wiecie, ja się wtedy nie czuję poszkodowana, że on jedzie, bo ja wiem, że on sobie na pół roku ułoży w głowie. Jak sobie zrobi taki wyjazd dwudniowy sam, właśnie w przyrodzie. I dlatego to nie zawsze musi być psychoterapia. Czasem to jest właśnie, są jakieś rekolekcje w milczeniu, albo jakiś taki swój sposób na to wyciszenie i poukładanie sobie w głowie, zobaczenie, w którym ja jestem momencie w życiu, czy ja jestem zadowolony z tego punktu, w którym jestem, czy ja działam na automacie, czy świadomie. Tak, czy jest... Czyli mówisz o takiej zgodzie na niezależność, żeby sobie dawać przestrzeń na niezależność w małżeństwie. No, że to też... jak to się mówi, małżeństwo jest końcem wolności, nie? No to dlaczego właśnie? Przecież Matę, która była wolna, ona pokochała mnie, który był szybki akurat, ale wiecie, nie? I nagle przestaje istnieć w ogóle, nie? To co było... Nie wróci i że musimy iść równo, stawiać krok w krok i tak. Inaczej jak jest inaczej, źle, nie? No, ale to jest duża wiedza, przynajmniej u nas mega. Z relacji, tak, nie? Że w momencie, kiedy daliśmy sobie prawo do tego, że każdy, bo może to jest też kontekst, bo my robimy wszystko razem, w sensie takim, że prowadzimy wspólną firmę, to już teraz się rozklejamy, ale był taki moment, że wiecie, pracowaliśmy w domu, nie wychodząc z niego, prowadziliśmy, jakby rozmawialiśmy o jednym temacie, bo była firma, wiecie, a jak się ma swoją, to ona jest 24-radowa, nie masz godziny. Mieliśmy wspólne dzieci i wspólny dom do zaopiekowania. Wspólnota, projekty. Wszystko jakby razem, nie? I tak się zatarliśmy w tym, że ja się czułam jak trochę taki slime. Że ja nie wiedziałam, gdzie ja mam granice, że ja byłam, ale to się tam wszystko wylewało, nie? I to było straszne uczucie. Na początku nie? To było świetne, na początku bo super. To właśnie tak jak mówicie, to była nasza celebracja, to wszystko, co robiliśmy razem, to było niesamowite i my bardzo super, cenimy ten czas i owoce, które z tego wyszły. Natomiast, ale to, co Marta powiedziała, tak, proporcje, nie? No właśnie, zaburzyły się proporcje, mówisz tylko to i to się już wylało. Się rozklejamy teraz. Teraz się rozklejamy właśnie. Ale to właśnie jest super, bo zaczynamy czuć, że stajemy na swoich nogach. No. Że ja wracam i moja tożsamość, nie? Ja tak. Wiem, kim ja jestem, co ja chcę i ja nie jestem ofiarą. I że właśnie jest super. To jest ekstra. Powiedzcie jeszcze, bo ja bym chciała jeszcze z wami gadać, ale to sobie prywatnie pogadamy. Ale powiedzcie... Idziemy na terapię do was. Powiedzcie, jak można do was przyjść na terapię, bo no, tak pracujecie, więc może ktoś będzie chciał skorzystać, wiecie, zobaczył gdzie was. Gdzie was znaleźć? Jak do was dotrzeć? No, można znaleźć w Lublinie, ale i w internecie. Mamy stronę naszą. Jakubczykowie.pl. www.jakubczykowie.pl. Tam jest kontakt do nas.
pracujemy zdalnie, więc, więc wchodzi w grę praca zdalna. Wchodzi w grę też praca na żywo, chociaż z terminami u nas jest tak... Słabo, to tak, bo ja jeszcze tak dużo nie pracuję, bo tak jak mówię, ja pracuję między 10 a 15 przede wszystkim, bo chcę potem już być z dzieciakami, ale tak... Nie, ale od września będziemy mieli na przykład troszeczkę większe przebiegi, możliwości tak, też pracować, tak. Więc... My jeszcze tak może napomnę, bo teraz w sierpniu będziemy na takim wyjeździe dla małżeństw, które się odbywają tam raz w roku. Ze zbliżeniami jedziemy i będziemy mieć tam taki swój warsztat. Zbliżenia to jest taka gazeta, taka gazeta, można powiedzieć. Nie wiem, w sumie nawet nie pamiętam, jak często jest prenumerowana, ale autorami tej gazety ponad nie jest, tak? Tak, Kuba Kołodziej, z którym pracujemy, on z żoną prowadził bardzo dużo warsztatów dla małżeństw i już tak od wielu, wielu lat robią randki małżeńskie i takie właśnie weekendy małżeńskie i w wakacje robią takie tygodnie dla małżeństw. I oni tam robią taką część właśnie bardziej o emocjach, właśnie o pracy, jakby o relacji małżeńskiej. A my pierwszy raz robimy taki warsztat pracy trochę z ciałem na małżeństwie. Jakby jak budować bliskość przez kontakt ze sobą, ale kontakt też z muzyką, z jakimś takim... I to jest jakieś takie moje spełnienie marzeń. Ja mam nadzieję, że to jest jakiś początek czegoś. I mała taka praca z parami, gdzie nie tylko gadamy w gabinecie, ale też coś robimy, sprawdzamy przez to ciało, jak nam jest do siebie blisko, albo gdzie mamy jakieś granice, prawda? I to będzie nasze takie pierwsze doświadczenie tego, że będziemy próbować tak parę prowadzić na takich warsztatach. Tak, te wyjazdy są otwarte generalnie dla wszystkich, teraz już chyba nie ma miejsc, ale... Kolejne edycje, więc to jakby kogoś to zaciekawiło, to zapraszamy do śledzenia, bo ja mam taką ambicję, że jeżeli jakby jakoś to się przyjmie i znajdą się pary, które by chciały tak popracować ze sobą, no to myślę, że to byłoby coś, co byłoby na stałe w naszej jakiejś ofercie. No my chętnie. No już. Musicie powiedzieć, że będzie. Tańczyć trochę? Ale właśnie to są wyjazdy z dziećmi. Ale opieka jest full wypas do dzieci. Małżeństwo ma przestrzeń dla siebie. No nie aż tak, ale tam jest chyba 8 czy 9 godzin w ciągu dnia opieki nad dziećmi. Więc no i tak brzmi całkiem dobrze. A gdzie to się odbywa? A to w różnych miejscach, czasem w Bieszczadach, ale to akurat robimy tutaj u nas na Lubelszczyźnie, bo tam jakiś był kłopot z umówieniem jakiegoś hotelu w Bieszczadach, no i ostatecznie robimy to na Lubelszczyźnie nad takim jeziorem. Niektórzy twierdzą, że to jest najczystsze jezioro w Polsce, jezioro Białe na Lubelszczyźnie. Tak, a no chyba akurat, bo były dwa wolne miejsca, ale chyba już ich nie ma, ale to tak dlatego wspominam o tym, dlatego że to jest jakaś szansa, może ktoś się zainteresuje na jakiś kolejny. Już proszę, fizjoterapeutka Ania jest zainteresowana również, także róbcie termin, bo no, już trzy osoby przyjadą. Cztery. No dobra, to my was serdecznie zapraszamy do państwa Jakubczyków. Ktoś zrobił groźną minkę. Kto to tam, przyznajcie się, co to ma znaczyć? Jak to? Dobrze. Niech się złoszczą. Niech się złoszczą też. Ja byłbym zadowolony, gdyby ktoś wyszedł sfrustrowany z tego spotkania, a nie tylko z uśmiechem na twarzy. No i on już mówi, że ucieka, nie mówi, że było źle, tylko że było miło. Ale już się cofasz. My też już będziemy uciekać. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze powiem, że tutaj chwila na reklamę musi znowu nastąpić. Tak, a propos patrzenia na swoją przeszłość oczami dorosłej, akurat kobiety, to zapraszam serdecznie na kurs online, który robimy my. To jest drugi już kurs online, który się nazywa Weź się tato, czyli o roli ojca w życiu kobiety. I taki robimy kurs, znaczy nie my, ja to koordynuję, prowadzą dwie bardzo mądre kobiety, Helena Teixeira-Respondek, też psychoterapeuta, metoda taka nowa jest ABI-TIP,
z Brazylii przywieziona. I pani doktor Dorota Dźwig, która jest teologiem, więc będzie od strony Słowa Bożego spojrzenie na tą relację córka-ojciec i też od strony psychologii. Także na to zapraszam. A stacjonarnie do Gdańska 28 sierpnia robimy Dzień Kobiet. To jest stacjonarnie się uda, fajnie. Konferencja. No, Marta była na poprzedniej edycji prelegentką. Niestety to było online, ale myślę, że kolejne edycje przed nami. Naprawimy to, spotkamy się może Lublin. A teraz też zapraszam Marta, jak miała to też. No i weekend ojców będzie we wrześniu, także jeszcze nie wiem, gdzie, bo tak jak mówiłeś o tych takich swoich momentach, gdzie potrzebujesz wyjechać, to ja też takie momenty mam i stwierdziłem, że jak nie jestem w stanie, ja nie lubię sam akurat, wolę zawsze z jakimś punktem, jednym czy drugim albo z 20 gdzieś pojechać, ale taki czas był mi potrzebny, żeby wyrwać się z domu i Marta to pięknie powiedziała, ale myślę, że oboje też o tym mówicie, żeby się zatrzymać, zrobić sobie taki rekonesans, zatrzymać się, w którym miejscu się znajduje mojego życia, czy chcę tutaj być, czy jestem szczęśliwy, czy wszystko jest tak, jak powinno być, albo po prostu w ogóle, żeby spojrzeć na to z innej perspektywy. I po to są właśnie weekendy ojców. Ja się żegnam, bo mnie syn woła. Powiedział, że już chodzi. Piotr, zostań jeszcze chwileczkę z nami. My tutaj się rzeczywiście z wszystkimi żegnamy. Władzie jednej z nami. Bardzo Wam dziękujemy. Proszę też dalej o udostępnienia, bo to rzeczywiście bardzo wartościowe. No i napiszcie, czy Wam się podobało w ogóle to, czy nie. Lajki, serduszka, komentarze. Bardzo chętnie i do zobaczenia za... Trzy tygodnie się teraz na rekolekcje, też potrzebujemy takiego czasu dla siebie. Dla siebie właśnie dzieci. Na zatrzymanie, więc jedziemy z dziećmi na nasze rekolekcje, a potem wracamy i chyba 6 sierpnia, jakoś taki pierwszy piątek. A to będzie z nami, już wiemy. Będą z nami Karolina i Michał Piechowie. Możecie ich znaleźć na szczęśliwarodzina.com. Także to będą nasi goście następnym razem. Z Panem Bogiem, dobrej bardzo nocy. Jeszcze raz wszystkim dziękujemy. Trzymajcie się. Dzięki Piotr, dzięki Marku. Dobranoc.